Fajnie się wreszcie spotkać po takim umawianiu się. W ogóle, ile my się umawialiśmy na ten podcast? Liczyłam to dzisiaj 5 lat. Naprawdę? Mhm. 5 lat temu chyba pierwszy raz właśnie zaczęliśmy rozmowę, że a fajnie by było nagrać podcast, prawda? W ogóle o czym my chcieliśmy wtedy nagrywać? O podobnej tematyce, ale ze znacznie mniejszym doświadczeniem. No właśnie. I czasami właśnie musi upłynąć 5 lat, żeby się spotkać i sobie. Porozmawiać o nowych doświadczeniach. Dzień dobry, Marta. Dzień dobry, Michał. Jak się czujesz, co u ciebie słychać? Opowiadaj na początek. Czuję się bardzo dobrze. Mam takie poczucie, że coraz lepiej integruję tempo zmian, jakie następują, jakie, jakie jestem w stanie przyjmować, doświadczać, i to przekłada się na to, jak jestem w stanie widzieć też możliwości i potencjał zmian, które mogą przechodzić moi klienci. Właśnie, bo nie tylko tą transformację przechodzisz ty, ale przede wszystkim ludzie, z którymi pracujesz, prawda? Tak, bardzo to odczuwam też przez pryzmat taki, jakie osoby przychodzą do mnie, z jakimi podobnymi tematami, które aktualnie na przykład przerabiam ja. Mhm. A w ogóle jeszcze tak a propos, jak pięć lat temu się umawialiśmy, to wtedy jeszcze nie robiłaś masaży? Tak, wtedy byłam etap, na jakim się poznaliśmy. Bardzo już pracowałam ze świadomością, bardzo się z tym interesowałam medytacjami, natomiast na polskim rynku to był jeszcze taki czas, gdzie um, trochę to się, wiele takich warsztatów, szkoleń odbywało się w kuluarach. Ja miałam poczucie, brakowało mi na pewno odwagi, żeby z tym wyjść na taką skalę, żeby o tym w ogóle mówić, to czego doświadczam, co się transformuje we mnie, jakby jakie zmiany wprowadzam u siebie. Miałam poczucie, że na tamten czas m, moja społeczność, moi klienci nie byli na to gotowi, no i przede wszystkim ja nie byłam gotowa. I patrz, i mówiąc o odwadze, to wracamy do tego jak się poznaliśmy. Przecież poznaliśmy się na, w Google Campusie, na yy, konferencji podcasterów i to ty podeszłaś do mnie, czyli a propos odwagi, ty mówisz nie miałam jeszcze wtedy takiej odwagi, żeby a tu nagle wychodzi na to, że to przecież ty zagaiłaś rozmowę do mnie wtedy. Tak, miałam wtedy poczucie, że jesteś jedną z nielicznych osób, które po prostu rozumieją cały ten aspekt poszerzania świadomości. No dzisiaj to wiesz, rozumiemy się bez słów, ale m, wtedy yy, z uwagi na moją zmianę, na mój rozwój, na mój wzrost, taki mentalny, duchowy, z, z samoświadomości, w moim otoczeniu brakowało mi takich osób, i, i to było bardzo fajne zaskoczenie, że mogliśmy porozmawiać na tej konferencji. No a to, co się potoczyło potem, no to, to jesteśmy tutaj dzisiaj. No, 5 lat później. Ale fajnie, to właśnie może od razu zacznijmy ten temat, bo właśnie jak sobie przypominam ciebie sprzed pięciu lat, a teraz to w ogóle dwie inne postacie. To właśnie, jaki był wtedy na tamten czas twój świat, w którym ty operowałaś na co dzień, bo też już trochę powiedziałaś, był to yy, świat trochę korporacyjny, nawet nie trochę, tylko korporacyjny, mhm. i świat, w którym brakowało pewnych elementów duchowości, prawda? Jak ty wtedy funkcjonowałaś? Fajnie to nazwałeś. Zobacz, powiedziałeś, był świat korporacyjny i brakowało duchowości. Czyli dokładnie to był taki moment, gdzie ja też widzę, że jeszcze dzisiaj wiele osób jest na takim etapie, gdzie my próbujemy to rozdzielać, że jest świat zawodowy, rodzinny, relacyjny i świat duchowy. I wtedy tak mi się wydawało, że tak to funkcjonuje. Ja byłam po kilkunastu latach pracy w bankowości korporacyjnej, w twardej sprzedaży, w KPI-ach, w planach, w takim mocnym osadzeniu w biznesie. W męskiej takiej energii. Um, I to, czego uczyłam się, czego dowiadywałam się w kuluarach, za kulisami, za światem biznesowym, e, powodowało, że było mi ciężko to zintegrować, połączyć. E, bardzo wiele metod poznawałam nowych, ale jeszcze sama wtedy nie potrafiłam tego zintegrować, połączyć, oddzielałam to. Tak? Czyli, um, jako przykład, wydawało mi się, że Musimy medytować, a potem idziemy do życia. Mhm. A siadasz rano na poduszce do medytacji, a potem frustrujesz się w korkach, na swoje dzieci, e, właśnie, że się ktoś spóźnia, klient się spóźnia, projekt nie wychodzi, tak? No i zajęło mi to trochę czasu, żeby to zintegrować, że medytacja, uważność, samoświadomość nie jest czymś odrębnym, tylko jest po prostu elementem naszego bycia w codzienności. Hmm. A pamiętasz właśnie, kiedy wtedy w tamtym czasie natrafiłaś na jakieś pierwsze y, informacje, na jakieś pierwsze, nie wiem, czy książki, czy właśnie podcasty z, y, z tematu samoświadomości? Mm, mamy tyle czasu. Dawaj. <laughs> Bardzo dokładnie to pamiętam. Mm, to był. Mm... Początek, i od 2008 roku ja jestem w takim głębokim rozwoju samoświadomości, duchowości, jakby poznawania siebie na nowo. W 2008 roku po raz pierwszy poszłam na swoją terapię i wtedy mi się wydawało, że już tyle przerobiłam. Mm -hmm. Klasyczne, ja już to przerobiłem. A dzisiaj wiem, że jak ktoś tak mówi, to, no, to jeszcze dużo jest pracy do wykonania. Ale tak wracając do Twojego pytania. Mój drugi syn kiedy skończył dwa lata, dostał alergii. Zazwyczaj mamy, które, które mają dzieci, to wiedzą. Po skończeniu drugiego roku życia zazwyczaj alergie u dzieci ustępują mniej więcej. Już ten układ immunologiczny, jakby flora bakteryjna to jest raczej wykształcone. U nas stało się to odwrotnie. I Mateo po prostu... Aktywowały się alergie, które totalnie nie mogłam skojarzyć, z czego wynikają, mimo już jakby tej wiedzy. Już byliśmy na etapie bardzo zdrowego odżywiania. Opiekunka już po prostu mówiła: Chyba niedługo to już wodę będziecie tylko temu dziecku podawać, eko i tak dalej. I pomimo zdrowego prowadzenia, dziecko miało skórne alergie, co kompletnie nie wiedziałam, z czym połączyć. I wtedy na jednym z warsztatów. Odnośnie zdrowego dziecka trafiłam również na współprowadzącą odnośnie totalnej biologii, która bardzo szybko rozwiązała mi ten konflikt, czego dotyczy alergia mojego syna. Tak naprawdę, była. Połączyłyśmy to z jego lata życia, połączyłyśmy z miesiącami życia płodowego mhm. i tego, co wydarzyło się w moim życiu. I to był moment. Doszłyśmy do sedna problemu. To był moment wyparcia śmierci mojego taty, mhm. bo byłam wtedy w ciąży i na potrzeby trzymania się, zadbania o siebie, o dziecko, nie przerobiłam po prostu tej żałoby. Mhm. A, I wrócił do mnie ten temat po dwóch latach, i wtedy zajęłam się po prostu totalną biologią pracą z podświadomością medytacją. I tak naprawdę integrowaniem tego, co zawsze czułam, że jest coś więcej, widziałam, odczuwałam, miałam wglądy, ale brakowało mi poprowadzenia, żebym mogła to zintegrować i poprzez zajęcie się alergią dziecka, tak naprawdę Mateusz sprawił mi ogromny prezent, jestem za to bardzo wdzięczna, gdzie jestem dzisiaj. Hmm, super, no dobra. I po tej sytuacji wchodzisz na ścieżkę właśnie głębszego poznawania samej siebie, i co robisz dalej? Bo wiem, że był też wyjazd do Indii, warsztaty różne. Co tam się dzieje? Tak, od tego momentu, o którym wspomniałam, kilka lat uczyłam się w szkole tworzenia jakby medytacji, pracy ze świadomością. Potem zaczęłam kurs nauczycielski, aby sama móc pracować tą metodą. Eee, bardzo wiele prywatnie się u mnie zmieniało, ale cały czas brakowało mi takiego elementu. Czułam już to przyspieszenie, widziałam jak rzeczy transformują się szybciej, mm, ale cały czas brakowało mi jakiegoś elementu. Eee, I w 2020 roku w marcu postanowiłam po prostu odbyć sama taką podróż do Indii dla siebie, na integrację tego wszystkiego, co, co się działo w moim życiu. I tam, podczas tej podróży, spotykając różne kobiety, polki, europejki, pytałam, z czego korzystają, co im się podoba, gdyby mogły wrócić, co chciałyby zrobić. I każda z nich, mimo że doświadczała pobytu w przepięknych miejscach, w pięknej przyrody, to każda z nich mówiła mi, na jakich była masażach, co to dało dla jej ciała, co uwolniły, jak się czują, do kogo poszłyby raz jeszcze. No więc, oczywiście, postanowiłam skorzystać. I to był naprawdę moment przełomowy w moim życiu, bo. Jako klientka, oczywiście. <noise> tak, 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 tak. Poszłam na kilkugodzinną sesję. To był akurat masaż ładsu w wodzie. Coś, czego nie zapomnę. Jeszcze na tamten czas miałam trochę generalnie z wodą na bakier i bałam się, i nie wyobrażałam sobie, jak ja mogę tyle czasu być pod wodą. Hmm. A to też pod wodą, jakby się było? Dwie godziny, jesteś cały czas pod wodą, jesteś prowadzony przez osobę. Eee... Ja przeszłam bardzo głęboki proces. Nikt wcześniej nie mówił mi tak szczegółowo, każdy doświadcza inaczej. Ja przeszłam całą wizualizację, jak jako istota schodziłam na ziemię, gdzie schodziłam, gdzie byłam, jakich kolorów doświadczałam. Widziałam siebie w takiej pełni, taką piękną. Nie mogłam w to uwierzyć. Potem to schodziło do coraz większych szczegółów, szczegółów, detali, detali, aż do przyjścia do moich rodziców, do mojego dnia narodzin. Bardzo mnie to wzrusza, bo tam dużym elementem tego procesu był też mój tata, męska energia, którego dzisiaj już nie ma. No ale to było coś przepięknego. To ja po tej sesji. Pomimo wielu lat medytacji, terapii, naprawdę intelektualnego przerabiania tematów, ja dwie godziny chyba po siedziałam na tym wzgórzu przy tym przepięknym basenie, bo nie, mo nie mogłam uwierzyć, co się wydarzyło. Tak, i to było takim momentem, takim elementem układanki, gdzie powiedziałam sobie, tak, chciałabym w podobny sposób dawać coś kobietom, ludziom em, podczas pracy, kiedy prowadzę sesje czy, czy, czy masaże. Chciałabym, żeby to było coś naprawdę głębszego. Hmm. Fajnie, i powiedziałaś przed rozmową takie coś, że to ciało było tym brakującym elementem, że ty tak dużo z umysłu próbowałaś, różne techniki, różne właśnie tu medytacje, jakieś różnego rodzaju szkolenia, warsztaty, a tu jednak przyszło do ciała. I też chciałem tylko dodać jedną rzecz, bo wspomniałaś wcześniej, że taty, którego już tutaj nie ma. Ciała taty, którego tutaj nie ma. Tak, o, <gry> wiadomo. O, dziękuję ci. Taki że to tylko mówisz. przypominajka tak. ciała, czyli skafandra ziemskiego, prawda? Bo wiadomo, że, że jesteśmy tutaj. Ale właśnie ten brakujący element, czyli to ciało, co, co, co tam właśnie zobaczyłaś? Wiesz co? No, zobaczyłam przede wszystkim, jak dużo czasu, właśnie to, co powiedziałeś, jak my dużo czasu poświęcamy na takie Intelektualne przegadanie tematu. A, a podczas dwóch godzin, czy to akurat podaję przykład tej sesji, którą miałam, czy innych takich świadomych, na przykład masaży, na które chodzę, czy nawet, bo masaże to jest coś, czym się zajmuję. Natomiast, kiedy w ogóle wprawimy ciało w ruch na poziomie komórkowym, tak, a, to jest tak, jak wrzucasz kamień do rzeki i widzisz po prostu. Te okręgi, które się tworzą, tak? Mhm. Że rzeka może być stabilna, a może też po prostu być wprawiona w ten ruch. To to samo się dzieje na poziomie komórkowym z naszym ciałem. Mhm. I zobaczyłam, jak można dopełnić, jak dużo więcej można. Dać sobie z takiego poziomu czucia ciała, bo to co powiedziałeś, my na ziemi jesteśmy tutaj, jakby w tych ciałach, możemy naprawdę siedzieć na poduszce do medytacji, intelektualnie przerabiać, czy na fotelu terapeuty. Chcę podkreślić, że nie neguję terapii, jak wiem, jak ona jest pomocna, jak jest potrzebna wielu osobom, natomiast w tempie, w czasach, jakich żyjemy, w ilości zmian, jakie postępują w naszym życiu. Ja doświadczyłam, że to jest za mało, że po prostu już ten, to przyspieszenie mojego rozwoju było tak duże, że widziałam, że potrzebuję e, dodać jakiś jeszcze jeden element i to była ta praca z ciałem. E, jak wróciłam, to już chciałam doświadczać tylko takich sesji, gdzie ktoś pomaga mi przetransformować emocje, traumy, m, różnego rodzaju y, jakieś moje problemy, powiedzmy tak, czy dylematy y, na poziomie ciała, nie tylko intelektualnie, że sobie to przegadamy. Hmm. Super. No i potem następnym etapem właśnie o. zajęłaś się kobido. W ogóle to też jest ciekawe, bo jak myślę sobie o masażach, to często jest tak, że ludzie idąc na jakiś kurs masażu, zazwyczaj robią kurs takiego klasycznego masażu całego ciała, powiedzmy. A ty od razu weszłaś w coś, co, co dla mnie było na przykład odkrywcze. Jak usłyszałem w ogóle tą nazwę. Więc co to za tajemniczy masaż, z którego teraz korzystasz i który oferujesz swoim klientom? Mhm dlaczego Kobido? Kobido jest masażem w Polsce głównie znany jako liftingujący masaż twarzy. Natomiast dlaczego ja wybrałam masaż Kobido jako pierwszy z których chciałam proponować klientom? Ponieważ to co też zaobserwowałam, to co powiedziałeś, jeśli my myślimy masaż, to myślisz o całym ciele, że idziesz na masaż całego ciała i bardzo rzadko w ofertach. Ja przynajmniej miałam takie doświadczenie, że bardzo rzadko jest Masaż jest w ofercie masaż, który dotyczy całego ciała i na głębokim poziomie również twarzy. Są elementy przemasowania skóry głowy, potylic, jakieś takie drobne kilka ruchów, ale żeby to było tak intensywne, tak długie, jakim jest masaż kobido, no ja nie spotkałam. I czułam, że często skupiamy się, jakby wiesz, od szyi w dół, tak? Jakby tu dbamy o te ciało. Zobacz, jak pójdziemy na siłownię, jak pójdziesz na, do fizjoterapeuty, osteopaty, rehabilitanta. Głównie pracujemy jakby na tych dolnych partiach ciała. To prawda. A, od, a ta część, która jest tak ważna, tak potrzebna dla kobiet, wizualnie ma duże znaczenie, jest często pomijana. My chcemy zastępować, mówiąc my, mam na myśli często kobiety, tak? Że Wiesz, jak wejdziesz do jakiejkolwiek drogerii kosmetycznej, tam jest miliony produktów, uginające się półki z produktami na coś, tak, polepsz sobie to na twarz, na twarz, <grym> które mają mieć działanie na jakiś defekt, czyli z góry ktoś ci mówi, że masz jakiś defekt i posmaruj sobie to, zastosuj sobie to i tak dalej i tak dalej, a tak mało jest mówienia o tym, w jaki sposób możesz po prostu poprzez dotyk sprawić, że ta twoja twarz, emocje na niej, to jest neutralizowane, harmonizowane, zdejmowane. I stąd po prostu taka była moja decyzja, że chciałam w pierwszej kolejności pokazać, jak możemy do tej naszej świadomości, do tej naszej pracy z ciałem dołożyć element pracy z twarzą. W ogóle tak teraz mi przychodzi, no bo tych twarzy, prawda, i w ogóle masaże no to faktycznie zazwyczaj ewentualnie gdzieś tu z tyłu głowy, ktoś masuje czubek głowy, prawda? Ewentualnie może gdzieś uszy, pamiętam, ale twarzy raczej nie doświadczałem właśnie tego, że gdzieś na jakimś masażu ktoś mnie masował. Ale teraz, jak sobie tak pomyślę o, tym, o intuicji, o takim dotyku, właśnie, to zobacz, że takie wiesz, czasami o tak jak dzieci, prawda? że tak tutaj, to no właśnie, to jest to, prawda? Nawet ten dotyk, y, robiłem też wywiad z, z takim człowiekiem, który napisał książkę o dotyku uzdrawiającym, że tutaj na głowie się kładzie w pewnych punktach, no to zobacz, że nawet właśnie gdzieś tu i nawet y, automatycznie mamy gorączkę, sprawdzamy tutaj i ten, ten dotyk jest jakimś ważnym, ważnym elementem po prostu. Mhm. Bardzo ważną rzecz powiedziałeś o narodzinach, o małych dzieciach, jak są dotykane. Ile troski przy założeniu, że jest to dziecko takie przyjęte z miłością, wiesz, jest tulone, kochane. Tak cał... W rączkach nawet, prawda? Tak, tulone, całowane, głaskane, dotykane. Ja osobiście powiem Ci, mam wiele klientek, te, które po raz pierwszy doświadczają masażu twarzy, już jakby nawet nie operując nazwą, bo robię różne, jakby już teraz te masaże. To bardzo mnie to zawsze wzrusza, kiedy kobieta na przykład jest w stanie się rozpłakać, bo mówi, że nie pamięta, kiedy, kiedy ostatni raz ktoś dotykał je z taką miłością, z taką delikatnością. A, I bardzo często są to osoby bardzo samoświadome, bardzo w samorozwoju, tak? A okazuje się, że rzecz, którą mamy tak blisko siebie, dłonie, kiedy możesz naprawdę dać sobie ten czuły dotyk, po prostu pomijamy. Kurczę, ciekawe, jak myślisz, dlaczego tak się stało, że właśnie nie pomijamy na przykład e, nie wiem, dotyku e, rąk, nóg, nie wiem, brzucha dotykamy, dotykamy klatki piersiowej, a pomijamy ten dotyk właśnie twarzy, taki, taki czuły. <laughs> No właśnie, ten akcent na czuły, bo już chciałam powiedzieć, że to nie do końca jest tak, że my pomijamy do tych twarzy, bo jakby wiesz, coraz więcej jest też produktów dla, dla mężczyzn, które aplikujecie na twarz przy porannej czy wieczornej toalecie, tak? Natomiast zobacz, dla kobiet jest no, cała masa tych produktów, które nakładając na twarz wymagają dotyku, tak? Oglepywania, opukiwania. I, więc jest ten dotyk. Ktoś, kto teraz słucha, może powiedzieć halo, halo, ale ja przecież się dotykam, ja przecież nakładam rano krem. Ale to w ogóle nie o to chodzi. Hmm. Chodzi o ten czuły dotyk, kiedy ty naprawdę się zatrzymujesz. Kiedy ty to, co powiedziała mi ta klientka, na przykład, którą wspomniałam, tak? że ona nie pamięta, kiedy ostatni raz ktoś ją dotykał e, tak czule. Hmm. E, ja to słyszę od kobiet, ja to słyszę od mężczyzn, którzy są w dobrych relacjach, wiesz, powiedzmy z dobrych rodzin, w sensie nie doświadczyli jakichś traum i tak dalej, bo, bo nie chodzi o to, żebyśmy dramatyzowali, a pomimo to ludzie podczas tych spotkań mówią, że tak spokojnego, tak delikatnego, tak czułego dotyku nie pamiętają, kiedy doświadczyli i to daje jakby taką, wiesz, informację, jak bardzo tego potrzebujemy, jak to był dla mnie dobry kierunek, za którym poszłam intuicyjnie, żeby, żeby po prostu ten czuły dotyk, to rozluźnienie, tą regenerację, no mogłabym tutaj, wiesz, szeroko mówić, jakby co, co przez to osiągamy. Hmm. No tak, bo jak sobie teraz myślę o dotyku, na przykład takim przy nakładaniu jakiegoś właśnie kremu, prawda, na przykład na twarz, no to, wiesz, raz, że no może... Ludzie nadają intencję, jakby nakładają krem i mówią, ten krem będzie mnie uzdrawiał od wewnątrz, prawda? Ale jednak, no właśnie, tak jak na przykład kobiety nakładają make up, no to jednak czy jest tam intencja tego, nie wiem, uzdrowienia, takiego ukochania samej siebie, czy jednak jest intencja raczej przykryć tego, co jest właśnie tam jakieś niedoskonałości w cudzysłowie, prawda? Uh... I tutaj wiesz, to wszystko jakby opiera się na tym, jak my się czujemy ze sobą, tak? Jak masz ochotę zresztą, jak my się poznawaliśmy. E, ja pamiętam ten czas, jaką ja nosiłam, mówiąc wprost, tapetę. Ja po prostu musiałam mieć full make-up, wyjście gdziekolwiek. E, po prostu ja wtedy, dopiero wtedy czułam się lepiej, tak? E, I e, kiedy. Zaczynasz kochać siebie od środka, kiedy zaczynasz dawać sobie tą miłość od środka, kiedy zaczynasz powoli dotykać siebie po prostu z miłością, z czułością, to zaczynasz czuć, że aż tyle tego nie potrzebujesz, tak? Że ty jesteś po prostu piękny, piękna, patrzysz w lustro i po prostu nie możesz się jakby, wiesz, tak z miłością na siebie patrzeć. I żeby było jasne, to nie jest nic złego, wiesz, zrobić sobie fajny make-up na jakąś wyjście, galę, randkę, whatever, jak potrzebujesz, tak? Ale. Jaka jest ta intencja, po co to robię, tak? Bo po prostu dzisiaj mam ochotę mieć ładny makijaż, dzisiaj mam ochotę mieć umalowane usta, hmm, czy chcę coś zakamuflować, zakryć? Subcio. Pamiętam też, że przed rozmową użyliśmy tego stwierdzenia zmęczone twarze. I właśnie, i teraz, jak sobie myślę o jakichś make-upach, o tym dotyku, to właśnie zarówno make-up, jak i dotyk no ma spowodować, że ta twarz będzie bardziej promienna, że jednak poczujemy się jakoś zaopiekowani, prawda? Jak ty teraz patrzysz też właśnie z poziomu twarzy ludzi na to zmęczenie? To ja tutaj dodam jeszcze taki jeden element odnośnie tego masażu twarzy, od którego ja zaczęłam w ogóle pracę z klientami z ciałem, bo nie chciałabym, nie jestem tutaj make-upistką, nie chciałabym jakby wiesz w tym kierunku pójść, natomiast masaż, który ja wykonuję znany jest Początkowo najbardziej z tego był znany, że to jest masaż liftingujący. Mm -hmm. I głównym celem kobiet, które do mnie trafiały, mężczyźni również, ale w pierwszej kolejności kobiety, to była intencja, wiesz, pozbyć się zmarszczek. Tak. E, młodziej wyglądać. E, właśnie, No i później tam medyczne aspekty. E, I w 100% przypadków potwierdzało, że brakuje nam takiej samoświadomości ciała, że Zmarszczki to jest naprawdę ostatnia z rzeczy. Jakby zresztą masaż, który ja wykonuję, składa się z pięciu do siedmiu etapów, gdzie kluczowym, pierwszym etapem jest etap rozluźnienia. I w zależności od tego, z jakim napięciem ktoś trafi do mnie, tyle czasu poświęcam na ten pierwszy etap, że on jest po prostu kluczowy. I czasami jest tak, że tak jak rozmawialiśmy, Wiesz, w etapach takich na przykład, kiedy ktoś ma um, bardzo aktywny czas zawodowy, yy, dwie rzeczy chcę jakby tutaj podkreślić, o których, yy, o których mówimy, bo często ludziom wydaje się, że idą na masaż, gdy są zmęczeni. A kiedy są po ciężkich rzeczach, po traumach, po zestresowanych sytuacjach, to wtedy potrzebuje regeneracji dla swojego ciała. I to jest OK. Ale to jakie do mnie trafiają też osoby, sensorycznie, jak ja to mówię, takie rozregulowane, przebodźcowane, kiedy na przykład osiągają jakiś bardzo duży sukces. Kiedy, kiedy e, osoby z ADHD, na przykład, kiedy ciągle są, wiesz, pobudzone, tak? E, ciągle coś się dzieje, mają projekt za projektem, pięć rzeczy naraz. E, są szczęśliwe. To nie znaczy, że masaż ma się kojarzyć tylko, że idę na masaż, gdy mam traumę, gdy jest mi źle, gdy mam zmęczone ciało, e, ale również kiedy e, po prostu tempo, w jakim żyję, Czuję, że jest tak duże, że potrzebuje się zatrzymać, potrzebuje to wszystko, jakby wiesz, zintegrować, tak, tą energię w organizmie. I, ale wracając do Twojego pytania, bo zadałeś, o, zadałeś pytanie o to zmęczenie, to bardzo często osoba nawet nie jest świadoma, jak bardzo zmęczone ma ciało. Co mówi to ciało, tak? Kiedy ktoś się kładzie na tym stole do masażu, Ostatnio miałam taką sytuację. Przyszedł do mnie klient na masaż, który tego dnia miał bardzo trudną biznesową sytuację, bardzo trudną biznesową sytuację, turbo zmęczony, turbo zestresowany, naprawdę wymagało to jakichś dużych decyzji biznesowych i postawił po prostu na siebie, na ten czas dla siebie, na ten masaż. I po masażu, po prostu kompletne inne postrzeganie świata, inne postrzeganie tej sytuacji. a Uspokojony układ nerwowy, sytuacja rozwiązana pozytywnie, jakby, wiesz, poziom stresu, to w co my wchodzimy, jak my się spinamy, tak, pozwolenie sobie na tą regenerację, rozluźnienie pokazuje nam, że wielokrotnie my to robimy kompletnie niepotrzebnie. No ale oczywiście, mówimy tutaj o tym z takiego poziomu bardzo świadomego. A ja bardzo po prostu kocham pracować z osobami, które zaczynają pracę z ciałem, które poprzez masaż dowiadują się, co możemy sami dla siebie zrobić. Jak ten dotyk jest kluczowy i ważny poza takim intelektualnym przegadaniem tematu. Kurczę, wiesz, teraz też mi przychodzi takie pytanie, że właśnie dotyk, prawda? Że jak na co dzień, raz, że potrzebujemy tego dotyku, a dwa, że nawet jak trafiają do ciebie ludzie, to oni w większości pewnie są też w jakichś relacjach i zobaczę też, jak powinniśmy ten dotyk ofiarować też drugiej stronie, prawda? My otrzymujemy też, albo czasami nawet poprosić o ten dotyk, drugą stronę, albo też ofiarować. To jest, no, uzdrawiające wręcz. Mhm. Zobacz, możemy takie. E, możemy zrobić teraz ćwiczenie? No. E, zobacz, rozmawiamy. Ileś już czasu trwa ta nasza rozmowa, no nie? Mhm. I teraz gdyby tak się zatrzymać i żeby to, o czym mówimy, żeby sprawdzić, jakbyś mógł teraz po prostu przyłożyć dłonie do siebie, mhm. tak? Po prostu do swoich policzków. Co ja czuję? Jak ja czuję moją twarz? Jakie jest moje czoło? Często mówię o tym, by rozluźniać czepiec ścięgnisty, tak jakby, jeśli ktoś ma długie włosy, może blisko skóry głowy wprowadzić dłonie i odciągnąć te włosy. Mm -hmm. To jest super. <laughs> to jest najprzyjemniejsze. I przejdź sobie do części potylicznej. Tak. Możesz odciągnąć włosy. Jeśli masz krótkie włosy, po prostu pomasuj sobie całą, tak jakbyś chciał czaszkę przemasować, tak? Miałem tutaj gdzieś ten taki. Ach. Ten drucik, który tak. się tak. Tu... To też jest super. Ale zobacz, mówisz o narzędziu. Super. To, tak. to ja przy tym zostanę. No. Mm. Bo to jest kolejny taki aspekt, kiedy mówimy o zmęczonych twarzach. Kiedy znowu coś dzieje się intelektualnie. I kiedy? Ja rozmawiam, kiedy jakby przychodzi do mnie osoba, miała cudowny masaż, widzi, że to ma sens, chce to kontynuować, ale pyta mnie, okej, okay, okej, okay, Marta, ale co mogę robić dla siebie w domu, tak? No więc ja proponuję albo jakby właśnie masaż, czy warsztaty automasażu, żeby się po prostu tego nauczyć. I znowu przez to, w jakich my czasach żyjemy, zamiast po prostu. Skorzystać z tego, co mamy non-stop przy sobie, swoje dłonie, to zaczynają się pytania o gadżety. Tak. Ja tutaj na potrzeby, jeśli ktoś to ogląda na YouTube, to może zobaczyć, tak? Ile, ile my mamy gadżetów na rynku? Tutaj są trzy tylko przykładowe, jakby rolery do twarzy, głasza. I, I wtedy, kiedy ja mówię, po prostu podotykaj się czule, sprawdź, gdzie masz napięcia, jakie masz dzisiaj emocje, tak? To ktoś mnie pyta: A jaki roller? A jaki kolor? A z czego zrobiony? A głasza taka, a ja mam taką z ząbkami, wiesz? I zobacz, to jest jak właśnie z tą medytacją, jak z życiem, jak z tą takim zatrzymaniem się i spokojem. Po prostu sprawdź, czym dla ciebie jest czuły dotyk twoimi dłońmi. Nie potrzebujesz żadnych gadżetów. Właśnie. Mm oczywiście, jak najbardziej, to są super narzędzia ja i y, y, mam y, jakby je w gabinecie i y, y, też mam kursy na ten temat natomiast podstawowa rzecz to są nasze dłonie, to jest to co możesz sobie sam zrobić tymi dłońmi, sprawdzić, tak można, tak jak mówiliśmy y, aplikując nawet krem, rano jak wstajesz możesz zapytać siebie wiesz co ja czuję z jaką energią ja dzisiaj wstałem tak co mi mówi moje ciało? Oczywiście y, możemy też całe ciało wprawić w ruch, żeby sprawdzić po prostu, y, czy potrzebuje trochę układ limfatyczny rozruszać. No tutaj już y, mogłabym dużo mówić na ten temat, ale że, że to również po prostu ma, y, ma znaczenie, tak? Więc w tym prostym ćwiczeniu, które chciałam teraz jakby powiedzieć, to, że w każdej chwili, jak masz nawet stresującą sytuację w pracy, miałeś trudną rozmowę, rekrutujesz, zwalniasz pracownika, nie wiem, sytuacja z dzieckiem, coś cię poirytowało, w korku jedziesz, zanim naciśniesz na klakson, po przyłóż prosty, rękę do twarzy, nie Zanim Tak, ta. ale a propos tego, to ja mówię, jak na przykład klientki mówią mi, ja nie mam czasu na masaż, tak? tak. I ja zawsze mówię, zanim przeskrolujesz telefon, przeskroluj twarz. Dobra. Bo bardzo często uciekamy z naszymi emocjami. Wiesz, w elektronikę. Ktoś mi mówi: Ja nie mam telewizora, nie oglądam telewizji, ja już taki jestem, wiesz, oświecony, ja mówię: Ok a ile czasu spędzamy przed ekranami ile czasu, wiesz, to już w ogóle możemy mówić też o postawie ciała i tak dalej to, to też dużo można byłoby powiedzieć, jak to przekłada się na naszą twarz ale ale tak, no po prostu ta pierwsza rzecz parkujesz siebie w miejscu i pytasz co ja dzisiaj czuję, tak możesz sprawdzić na twarzy, możesz sprawdzić jakby wiesz, co czuje twoja szyja kręgi szyjne, jakby jaki jest twój kierunek w życiu, wiesz za czym ty się rozglądasz, albo co to rozprasza Twoją uwagę, barki, tak? Czy te tematy, które mam na tych barkach, są moje? Za kogo ja to noszę? No, mogłabym tutaj popłynąć. Pociąg potwierdzę. <grym> <grym> Ale wiesz, co jeszcze pociągnę? Temat, który przed chwilą powiedziałaś, a propos powiedziałaś, że jednym z klientów był ktoś tam, prawda? Z klientów, czyli mężczyźni. Też potrzebują takiego dotyku? I czy mężczyźni też przychodzą właśnie do ciebie? Tak. Ja byłam zaskoczona, bo w ofercie mam masaże twarzy, masaże ciała, sesje refleksologii, sesje mentoringu i byłam przekonana, że będą raczej chcieli korzystać z tych takich znanych im, właśnie wiesz, z innych gabinetów, po prostu usług. Mhm. I mężczyźni również. Pierwsze, pierwsze takie spotkanie to często jest sprawdzenie o co chodzi, tak? Nie wiem, moja żona, moja partnerka chodzi tak na ten masaż twarzy. Y ale kiedy na przykład mają problemy z chrapaniem, z zaciskaniem zębów, z bruksizmem, no jest wiele innych alternatywnych metod, gdzie można z tym pracować, ale fizycznie odczuwają rozluźnienie po prostu w żuchwie, w żwaczu, jakby w zdjęciu tego napięcia, migreny, wiesz, napięciowe bóle głowy, tak? To dotyczy nas wszystkich i kobiet, i mężczyzn więc nawet jednym z takich najczęściej wybieranych masaży twarzy i ciała u mnie jest jakby masaż kobido z bańką chińską. I byłam zaskoczona, jak bardzo mężczyźni lubią to wybierać i łączyć, tak? Jak już spróbują raz, to później tylko takie kombo. A wiesz co, słyszałem takie stwierdzenie ostatnio, że właśnie mężczyźni są mniej skorzy do tego, żeby dawać się dotykać. Nie mam takiego doświadczenia. Mhm. Gdzieś czytałem jakieś właśnie badanie o tym, że jednak mężczyźni są bardziej tacy obudowani mięśniami i właśnie... E, wiesz co, to ciekawe. Ostatnio miałam taką klientkę, e, trafiła do mnie z polecenia, była zachwycona po prostu jak mogła z ciała uwolnić e, jakieś swoje trudne tematy i była w relacji z partnerem, który bardzo był pozamykany na takie świadomościowe tematy i ona mówi to ja go do ciebie przyślę, to ty słuchaj. I ja mówię nie, nie, nie. Też, też Marta. Ja mówię Marta, spokojnie kupiła voucher dla niego zaprosiłam go na masaż, przyszedł, umówiliśmy się i zawsze jakby spotkanie u mnie poprzedzone jest taką krótką sesją, że właśnie wiesz, rozmawiamy z czym ty w ogóle jesteś jak ty się czujesz, jakie są twoje emocje i faktycznie to była to był mężczyzna bardzo wiesz, w kontroli, perfekcjonizm logiczny umysł nie był otwarty na, na te pytania które mu zadawałam, gdzie widziałam, że one są bardzo w punkt no już mówię, ok gdy rozpoczął się masaż na tyle po prostu te pytania tak do niego trafiły, że pozwolił sobie sam właśnie puścić te emocje i nawet się rozpłakać. W trakcie masażu, gdzie raczej yy, mam zasadę, że nie rozmawiam, on, on wręcz pytał, czy może wrócić do tych pytań, które mu zadałam, mhm. bo kiedy zaczął czuć jakby to wszystko w ciele, yy, zaczął widzieć po prostu, że to ma znaczenie, że jednak może coś jest na rzeczy, tak? Więc yy, mężczyźni, którzy do mnie trafiają yy, yy, albo są na etapie, że otwierają się, wiesz, że też czują, że jest coś więcej, że, że już nie tylko sesja u psychologa, że już nie tylko właśnie medytacja, ale... Albo że, siłownia, prawda? Siłownia. Ale wiesz co, miałam też... Yy, tak, te, te, też mam taką grupę, przyszedł jeden mężczyzna, na, który chodził bardzo na siłownię i przyszedł do mnie na bańkę chińską, no i potem miał stemple, jakby mm. wiesz, te odczyny po bańkach i chodząc na siłownię koledzy, wiesz, później widzieli, tak, i, i, i faktycznie taka później kolejka y, kolegów, y, ale nie mieli problemu, wiesz, z tym, żeby y, po prostu widzą jaki to im daje rezultat. Jeśli właśnie wiesz, ktoś ma biznes, rodzinę, dzieci, chce uprawiać sport, tyle rzeczy chcemy połączyć w życiu, tak? no to to napięcie skumulowane, które jest w ciele, no, potrzebuje mieć jakieś ujście. No właśnie, tak z tego co mówisz, dużym elementem, który się przewija, to nie jest tylko dotyk. To jest w pewnym sensie właśnie jakaś intencja przelewana przez ten dotyk czuć, że jest tam jakaś miłość po prostu, prawda? Zaznaczyliśmy sobie to, że chcemy o tym powiedzieć na pewno w podcaście, czyli a propos tej miłości właśnie, dawanie sobie miłości poprzez ten dotyk. Co byś powiedziała o tym? To jest mm, dawanie miłości poprzez dotyk. To jest to, o co ja zawsze pytam na początku w ogóle spotkania. Jaka jest intencja? Właśnie. I wiesz, trafiają do mnie osoby, które były w przeróżnych spa, a w przy różnych miejscach na świecie, doświadczały przeróżnych masaży i mówiły: Nie wiem o co tyle, halo, co w tym takiego fajnego? No tak, poszłam, poszedłem, no fajnie było, jakiś relaks, ale A po czym, kiedy spotykam taką osobę u siebie w gabinecie, kiedy pytam, kiedy zwracam uwagę: Słuchaj, ale jaka jest twoja intencja? Dlaczego ty przyszłaś, przyszedłeś na ten masaż? Jak ty się dzisiaj czujesz? Tak, czego potrzebuje twoje ciało? I dla ludzi to jest często taki wiesz mindfuck, że halo, przyszłam tu na masaż, dobra, szybko gdzie się rozbieram, kładę, tak? Wiesz, bo są przyzwyczajeni do tego w innych salonach masażu, jakby takie mają doświadczenia do hurtowego Do hurtowego traktowania 45 minut następny proszę, tak? A u mnie kluczowa jest ta rozmowa, kluczowy jest ten czas na samym początku, bo ja chcę poczuć co dla ciebie jest ważne, po co ty przychodzisz, czego potrzebuje twoje ciało i znowu im bardziej świadoma osoba, tym chce wchodzić, wiesz, karma, wcielenia, po prostu mielenie takich tematów. Ale tempo życia, jakie my mamy, stres mm. mamy skumulowany każdego dnia w naszym ciele. Więc czasami to potrzebujemy uwolnić coś z bieżącego dnia. Ja miałam taką klientkę, która. Miała premierę swojego filmu. A, ogromny sukces, yy, yy, ogrom gratulacji, wiesz, nagrody. I po premierze filmu ona przyszła do mnie na masaż, gdzie przychodziła do mnie wcześniej na masażę yy, i już sama, będąc świadomą, zadbała o to, żeby mieć ten masaż po premierze firmu, filmu. I yy, mówi: Zrób mi taki mocniejszy, dzisiaj to potrzebuję, taki mocniejszy, chcę to uwolnić, jakby właśnie super sukces, ale jednocześnie czuję się tym przytłoczona, przemęczona, tak? I e, miałyśmy rozmowę, przeszłam do tego masażu, mhm. i jej ciało bardzo szybko pokazało, że wcale nie. Wcale ona nie chce takiego mocnego masażu. E, ona potrzebuje takiego subtelnego, delikatnego wyciszenia układu nerwowego, poprawienia przepływu, tak? E, udrożnienia kanałów energetycznych, poprawienia przepływu w meridianach, tak? E, sama była zaskoczona, że. Każdy mój mocniejszy dotyk powodował, że ona po prostu nie odczuwała przyjemności, a wręcz to napięcie. Ja mówię, nie, słuchaj, dzisiaj robimy inny masaż. Twoje ciało jasno komunikuje, potrzebuje czegoś innego. I to jest też ta uważność, patrzenia na to, z jaką intencją ty przychodzisz, czego ty tak naprawdę potrzebujesz. Zarówno w gabinecie, jak i sam, sama dotykasz się przed lustrem. Wiesz. Kiedy stajesz wieczorem czy w ciągu dnia? Ja to samo mówię o tych automasażach, tak? Kiedy dziewczyny pytają o te gadżety różne do twarzy. Ja mówię, naprawdę to nie ma znaczenia. Zacznij z dłońmi, potem z jakimś nie wiem, właśnie rollerem czy głaszą, ale przede wszystkim pytaj się, czego potrzebuje twoja twarz? Po co ty to robisz, tak? Co ty dzisiaj uwalniasz, tak? jakie emocje masz z dzisiaj? Kto ciebie dzisiaj zdenerwował? Komu pozwoliłaś, pozwoliłeś przekroczyć swoje granice? Gdzie zaciskasz zęby? Czego nie wypowiadasz? Boli cię gardło, i tak dalej. Mm -hmm. No właśnie, bo to jest ta różnica pomiędzy fizjoterapią a takim no, bezpiecznym rytuałem, prawda, dla tej osoby. Czyli po prostu w bezpieczny sposób z zachowaniem pełnego BHP, zaopiekowanie się tą osobą i to nie może być hurtowy przemiał. Ja ci powiem szczerze, że ja też kiedyś trafiłem na właśnie na taki masaż, gdzie no ta osoba po prostu ma zapisane ileś tam, nie wiem, ośmiu klientów na przykład dziennie, prawda albo sześciu. Ja mam nadzieję, że takie osoby wiedzą jak zachować BHP swoje też, prawda? No bo czuję, że po prostu po tym masażu jak wyszedłem, byłem nie wiem, może piąty tam w kolejce, prawda? I ja po prostu wyszedłem i szczerze jakby zero w ogóle, zero wglądów, zero odczuć, nic po prostu, prawda? I znowu dotykasz ważnego kawałka. Mówisz, doświadczyłeś czegoś, wyszedłeś i nic nie czułeś, tak? A rzecz, na którą ja też zachęcam, żeby zwracać uwagę, jeśli inwestujesz swój czas, inwestujesz swoje pieniądze, idziesz na ten masaż, to naprawdę, żeby mieć tą uważność z ciała, ja często mówię moim klientom, żeby byli uważni kilka dni, bo na poziomie komórkowym, jak uwalniasz, to nie jest tak, że to się dzieje tylko w te 45 minut, godzinę, półtorej, dwie godziny, tak. Niektóre sesje u mnie są dwie i pół godziny. Zadzieje się masa procesów z Twojego ciała, zostanie uwolniona, natomiast to pracuje jeszcze po. Tak, mam taką klientkę w ciąży, która po prostu po masażu mówi, że, że mówi po prostu, że jej się podpalały takie rzeczy, że dwa dni później ona siedzi tam właśnie na badaniach, przepraszam, na badaniach w przychodni i po prostu łzy jej lecą ciórkiem. Tak? I ona mówi, Marta, gdybyś nie powiedziała mi, żebym była uważna przez kolejne dni na emocje, to nie wiedziałabym, co się ze mną dzieje. Mówię, że jej po prostu tak się pootwierały rzeczy, tyle sobie, wiesz, uwalniała, pozwoliła sobie też na to. No, ale to wymaga uważności. Hmm. I właśnie, no, ty raczej hurtowo nie przyjmujesz, prawda? Nie. Mimo, że kocham to robić i naprawdę e, e, jak tylko słyszę, że ktoś ma taką potrzebę i czasami naprawdę są trudne tematy, to też wymagało to ode mnie po prostu, wiesz, doświadczenia i praktyki, bo ja początkowo mogłam od rana do nocy masować, bo po prostu tak to kochałam. Tak naprawdę, kiedy widziałam, wiesz, co zadziewa się dla tych osób, jak one są świetliste, jak osoba po masażu, wiesz, przychodzi z myślą, a, zlikwiduj mi tą zmarszczkę, a, 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 a wychodzi w ogóle, w ogóle, w ogóle z czymś innym. Mm. A teraz mi jeszcze takie pytanie przyszło. Czy miałaś na przykład taki y, przypadek, że ktoś od ciebie wyszedł po masażu, prawda, i ty miałaś jakiś wgląd dla siebie. O, bardzo często. <śmiech> <śmiech> Tego bardzo. nie mieliśmy w skrypcie. Choć <laughs> znaczy, w ogóle nie mamy skryptu w pytaniach. Wiesz, co bardzo często tak mam. Bo ja naprawdę, kiedy zapraszam, wiesz, ciebie na sesję, na masaż, kiedy ja z Tobą jestem, to ja naprawdę z Tobą jestem. Ja całą sobą w to wchodzę. Dbam o to swoje BHP. Żeby tego nie brać, wiesz, na siebie, no, wiadomo, mamy osoby pracujące z ciałem, terapeuci pracy z ciałem, y, wiedzą, wiedzą, jeśli robią to świadomie, wiedzą, jak tym zarządzać, natomiast mm, wielokrotnie jestem w stanie się poruszyć, jakby wiesz, wzruszyć, y, nawet rozpłakać ze sobą, bo tak współodczuwam, bo tak widzę, y, no, najpiękniejsza taka historia mojej klientki 3 trzy 3 lata już jakby spotykamy się przychodziła do mnie całą ciążę, cały okres macierzyństwa no i jakby teraz nadal, nadal kontynuujemy nasze spotkania i pamiętam jak była już po terminie porodu, już tak bardzo chciała urodzić i mówi no dobra to przyjdę na taki masaż ostatni, to tak matki się boją, że jak urodzą to potem wiesz kończy się świat, już nie wiadomo kiedy będę mogła przyjść na masaż a, I to była tak piękna sesja, bo po prostu zrobiłyśmy wcześniej sesję oddechową, podczas masażu robiłyśmy wizualizację porodu, narodziny mm. tego dziecka, obie widziałyśmy tego chłopca. Wiesz, dzisiaj go znam i on jest dokładnie takim chłopcem, jak my go widziałyśmy. E, energetycznie to, jak go widziałam, nawet jej mąż, któremu ona to opowiedziała, mówi, że faktycznie po prostu ten syn taki jest, tak jak my go wtedy widziałyśmy e, obie. Mm. Czyli magiczna chwila, tak naprawdę? No, mam poczucie, że mam same takie. E, wiesz, i mm, no, dziękuję Ci za to pytanie, bo teraz tak, y, tak sobie myślę, że pomimo, ja mam poczucie, że ja już to robię, wiesz, y, całe życie, y, to za każdym razem jestem w stanie się tak poruszyć. I pytasz o tych mężczyzn, i wiesz, to mnie chyba ostatnio porusza kiedy pracuję z mężczyznami i kiedy widzę jak się wiesz wasze serca otwierają jak wy też się na to otwieracie jak chcecie tego dla swoich partnerek bo to nie zawsze jest tak że to najpierw przychodzi do mnie partnerka a potem jej partner mhm. czasem bywa odwrotnie i to jest po prostu takie piękne gdzie ja wiesz mogę tego mężczyznę widzieć w takiej pełni trochę zmienił mi się też wiesz jakby postrzeganie tej żeńskiej męskiej energii i i, I to jest takie piękne, że e, z tego starego mężczyzna ma mieć to poczucie, wiesz, bycia w tej sile, walce, a on przychodzi na taki masaż i pozwala sobie, tak wiesz, totalnie puścić emocje i jednocześnie czuć się przy tym męski taki w swojej prawdzie. Hmm. Super. No właśnie, bo. Yy, mężczyźni, yy, masaż być może nawet częściej całego ciała, kobiety twarz, ale też całe ciało. No bo mówiliśmy, yy, powiedzieliśmy, zaczęliśmy od kobido, od masażu właśnie kobido, ale też są inne masaże. Co dalej, co z ciałem, jak tam yy, ciało przemasowywać dalej. To, to też taka znowu pójście za swoją intuicją, tak? Bardzo dużo osób, które zaczynają, wiesz, w Polsce stał się boom w ogóle na te masaże twarzy, różnego rodzaju techniki, pogłębione prace z twarzą, masaże transbukalne, face modeling, czy tejpowanie twarzy. Ja to wszystko robię. Natomiast zobacz, pytałeś na początku, dlaczego twarz, a ja kiedy jakby miałam poczucie, że okej, okay, jestem już w stanie. Poprzez pracę z twarzą, pootwierać energetycznie osobę, otworzyć serce, naprawdę możemy zintegrować energetycznie osobę, to czułam, że potrzebuję dodać jeszcze jeden element całego ciała. I do mnie po prostu przyszło, że ma być to masaż bańką chińską, który jest mocniejszym elementem. Dlaczego? Dlatego, że zanim przechodziłam do masażu twarzy, zawsze rozluźniałam plecy i wszyscy mówili: o, tyle mam na tych plecach, weź proszę cię, weź mi tam jeszcze przemasuj. I miałam poczucie, no, okej, okay, no, wiesz, szybkie tempo życia, nie mają ludzie czasu na te masaże. W domu czasami korzystają z mat, ale jakby no nie są w stanie, nie jesteśmy w stanie, ja też nie jestem w stanie sobie sama wykonać tego masażu. W związku z czym chciałam mieć usługę, gdzie mogę zrelaksować Twoją twarz, uwolnić emocje z Twojej twarzy, ale też jakby z całego ciała. I połączyłam to z bańką chińską, która jest znacznie mocniejszym masażem. Ja t, t, na ten moment to jest mój autorski masaż. Ja już tam łączę kilka technik masażu bańką, zestawianiem baniek. No i łączę tam po prostu też pracę taką energetyczną, odblokowywanie kanałów energetycznych. Ale czasami ktoś potrzebuje czegoś subtelniejszego, w związku z czym mam jakby, wykonuję jeszcze masaż. Pelocha, peace, love, harmony, okay. który jest czymś łagodniejszym, który bardzo, bardzo odblokowywuje taki logiczny umysł, otwiera serce, analogicznie poprawia wszystkie przepływy energetyczne, odblokowywuje meridiany, wiesz, to tak jak miałbyś sobie wyobrazić... Ogólnie o co chodzi z tym masażem ciała? Tak jak widzisz, jak sobie spojrzysz na jakąś mapę i widzisz e, rzeki, które płyną, i jakbyś sobie wyobraził, że w tych rzekach leżą jakieś kłody, mhm. to poprzez masaż, tak jakbyś wyjmował te niepotrzebne gałęzie, które blokują przepływ. Mhm. I to jest taka harmonizacja w całym ciele, nie tylko na twarzy. Mhm. No a w ogóle już sztosem jest refleksologia. No właśnie. Co tam z tej refleks refleksologii, bo to jest chyba mega obszerny temat, co? I znowu to jest moje doświadczenie, że ja znając te wszystkie różne metody w 2000. Już nie wiem, kilka lat temu po prostu doświadczyłam sama takiej sesji, gdzie poszłam z intencją uwolnienia czegoś, ale nie spodziewałam się, że uwolnienie będzie tak głębokie. Masaż stóp trwał chyba półtorej godziny. Ja potrzebowałam kolejnego kwadransu, żeby po prostu uspokoić tą energię, która buzowała, bo ja uwolniłam poprzez stopy mhm. tak dużo. Już nie mówiąc szczegółów. Uwolniłam tak dużo, że poza Własnym procesem, przerobionym tematem. Od razu poczułam, że ja się chcę tego nauczyć dla swoich klientów, e, bo zobacz, mogę pracować z twarzą, mogę pracować z całym ciałem i chciałam jeszcze przejść przez stopy. Jakby z każdej strony energetycznej możesz e, zadziałać na ciało, na emocje, a ta refleksologia różni się od takich klasycznych e, no bo to jest kilka jakby metod, już nie wchodząc w szczegóły. W każdym razie poza tym, że możesz stymulować przez stopy Organy wewnętrzne, czyli mhm. jeśli masz jakiś medyczny problem, absolutnie nie zastępuje to leczenia medycznego, jeżeli jest taka tak. potrzeba, natomiast jeśli masz jakiś medyczny problem, możesz wspomóc się refleksologią stóp, ale dodatkowo każdy nasz organ odpowiada za emocje, więc możesz tą pracę pogłębić. Mhm. I poprzez stopy, ja dziś, kiedy wykonuję masaż całego ciała, ja tylko sobie dotykam w kilku punktach na stopach, mhm. zadam kilka pytań i ja już wiem, jakby nad czym możemy popracować głębiej. A to jest ciekawe, bo zarówno narządy wewnętrzne, jak i też czy to przy kręgosłupie, czy też tutaj do tyłu głowy, no jakby tu biegnie ten nasz wspaniały nerw błędny, prawda? Jak to tam, no bo tak jak teraz myślę o tym, tak jak mówisz, to tak naprawdę ogarniając człowieka od stóp do głowy, no to jednak jesteś w stanie gdzieś poruszyć te punkty i rozluźnić ten nerw błędny i spowodować, że tam po prostu przepłynie energia. Wystarczy mi twoja stopa. <grym>, to dajemy, ale to może Poproszę. nie teraz. <grym>, no widzisz, I zobacz mamy tyle technik, ktoś wymyśla tyle metod, tak jak, tak jak wspomniałam o tych, wiesz, narzędziach do twarzy, prawda, mm -hmm. do masowania. I znowu, kiedy wiesz, gdzie, jakie dane punkty są energetyczne na stopie, lub odpowiadają właśnie za nerw błędny, ktoś ci może mówić, nie, w ogóle u mnie wszystko super i tak dalej. Tak ja wchodzę sobie w dane punkty i ja już jakby czytam z tego miejsca, tak, mm -hmm. i nie muszę ci mówić, słuchaj Michał, a to grube, a jelito cienkie, tak, tylko mogę ciebie jakby wiedząc, z jakimi to Emocjonalnymi sferami koreluje, mogę zadać Ci kompletnie inne pytania, gdzie one będą tak w punkt, że 100% osób, które prowadzę w ten sposób poprzez pracę, przez stopy, są w szoku, jak to ich dotyczy. Jak to dotyczy ich konfliktu wewnętrznego, ich sfery emocjonalnej. A więc tak. A powiedz mi jeszcze, bo tak. Na przykład. Zaczynasz, yy, załóżmy, refleksologię, prawda? Mhm. St stopy, i poczujesz w którymś punkcie, że, że coś tam się dzieje, prawda? Na przykład ktoś powie, że tak, w tym miejscu mnie boli, albo coś takiego. Połączysz to z konkretnym narządem, prawda? I czy jest taka możliwość, że przemasowanie tego punktu uaktywni tą energię uzdrawiającą w tym danym narządzie? Że może nastąpić na przykład yy, samouzdrowienie? Tak, jak najbardziej. No, jakby taka jest rola, jakby wykonywania tego zabiegu. Natomiast też wiesz, żebyśmy sobie jasno to powiedzieli, zależy, jak długo i jaki kaliber ma dana rzecz. Mhm. A i to też jest Twoja wola, bo może być tak. Y, 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 znaczy, ja teraz mówię tutaj bardzo szczerze i bardzo głęboko. Mhm ale rzeczy dzieją się na dany moment. Więc jak ty przychodzisz do mnie, wiesz, jak ktoś się umie w serii y, masaży, czy w serii właśnie refleksologii i przy, spotykamy się regularnie, to osoby pytają, jak gdzieś je zaboli, to już wiedzą, że ja zaraz coś zapytam i mówią: "A tam tam co tam jest, no nie?" A a, a o czym to jest? O co tam jest? Wiesz, i ja mówię, że to nie ma znaczenia, bo kto to pyta, to pyta logiczny umysł który chce wiedzieć, wiesz, znowu my chcemy objąć coś kontrolą. To nie ma znaczenia. Po prostu czujesz tam coś, uwolnij, jakby wiesz, puść to, tak? I, i teraz, czy my mówimy o stopach, czy my mówimy o y, biodrach, kolanach, jakby wiesz, jak siebie dotykasz, tak? Czy na masażu, czy pod prysznicem, czy szczotkujesz ciało, czy rollerem, cokolwiek, tak? To znowu ten intelektualny umysł chce kminić, a ojciec, a matka, a lewa strona, a kobiety, a mężczyźni. Puść, po mhm. prostu to puść, tak? Czy ja pracuję na stopie, czy pracuję na twarzy, to tak jak wchodzimy, jak mnie pytasz bardzo technicznie, tak, to tak to wygląda, że może nastąpić uzdrowienie. Czasami jest to kilka sesji. Czasami a, ta osoba musi podjąć decyzję, czy chce to puścić. Bo ja mogę ci powiedzieć: Słuchaj, Michał, tu i tu masz to i to, ale ty możesz być tak przywiązany do tego konfliktu, że ty możesz nie chcieć tego puścić, bo po prostu musisz zmienić swoją strefę komfortu. Mhm. No tak, nawet yy, słyszałem ostatnio takie, no bardzo trafne w punkt stwierdzenie, że wielu ludzi nie chce wyzdrowieć, no bo jak wyzdrowieją, to nagle na przykład, nie wiem, członkowie rodziny się nimi nie interesują, prawda? I Oczywiście. jakby tracą uważność, jakby innych ludzi. Oczywiście. No my mamy takie mm, społeczeństwo, że nam jest bardzo wygodnie być w roli ofiary. Wiesz, <laughs> ciekawe, że o tym mówisz, bo dzisiaj rano miałam klientkę, która opowiadała mi jakiś case, gdzie osoba będąc w roli ofiary. Oczekiwała od swojego otoczenia, że będzie tą ofiarą razem z nim. tak? I znowu, ja mogę, wiesz, podczas sesji możemy to przerobić, możemy, możesz dostać gotowe rozwiązania, jak masz to uwolnić, ale to jest Twoja decyzja, czy ty to puszczasz, czy z tym zostajesz. Też mi tak, yy, teraz przychodzi, jak to powiedziałaś. Załóżmy, pracujesz na stopie, odzywa się jakiś narząd wewnętrzny, prawda? Yy, I czasami jest tak, że nawet tam nie musi być nic uszkodzone fizycznie albo chroniczną dolegliwością. Ale konflikt, czyli podjęcie jakiejś odpowiedzialności za nasze życie, które jest na przykład związane z jakąś emocją w danym narządzie, spowoduje, że człowiek. Jakby jakąś podejmi jakąś akcję w swoim życiu, prawda? Po to, żeby na przykład, nie wiem, dany narząd, ty mu podpowiesz, ten narząd mówi ci o tym. Podejmij taką decyzję w życiu, albo podejmij jakieś kroki do uzdrowienia pewnych tematów tutaj w tym obszarze w narządach wewnętrznych, prawda? Wiesz, możemy na przykład, bo mówimy teraz o teorii, żeby jeśli nas ktoś słucha, żeby mógł sobie to przełożyć na jakiś przykład taki hardkorowy, mm. może. Ale, y, wiesz, na przykład to grube, tak? Hemoroidy. To jest taki duży temat. Y, granice. Poczucia, gdzie jest mój dom, gdzie jest moje miejsce, tak? I wielokrotnie osoby... Y, to jest też okej. Okay. Ja nie oczekuję, że moi klienci, oni po to przychodzą, żebyśmy my mogli im pomóc, tak? Ja nie oczekuję, że ktoś ma taką wiedzę. Natomiast y, często osoba właśnie z y, chorym danym organem, nawet nie jest świadoma, że to dotyczy tego, tak? I... Y, y, bo pytasz, czy może nastąpić uzdrowienie, i czasami w osobie, jak ktoś właśnie leczy się na coś, ma jakieś problemy z jelitami, tak, hemoroidy, czy, czy ten przykład, który powiedziałam, kiedy łączy to na przykład z brakiem stawiania granic, tak, z brakiem bycia po swoim stronie, z brakiem wyrażania siebie, to następuje, wiesz, oni dotykają. Bo możemy na to spojrzeć, że możesz iść w rolę ofiary. Ola Boga, ja tu mam tyle lat, te hemoroidy, bo on jest nie taki, ona nie taka, nie stawiam granic, on mnie nie słucha, bla bla bla. Albo osoby, jak sobie naprawdę uważnie się nad tym zastanowią, to, wiesz, następuje taka po prostu wręcz y, dotarcie do swojej wewnętrznej mocy, że osoba mówi sobie: hej, ale ja mam na to wpływ, ja nie chcę tak dłużej, ja nie chcę chorować. To jest moja decyzja. I co się wtedy wydarza? Że poprzez pracę z ciałem, twoim ciałem, to ty decydujesz, czy ty pozwalasz sobie dalej chorować, czy ty decydujesz się dalej chorować, czy odwracasz uwagę, wiesz, na inne osoby. On, ona jest winny, to przez niego choruje. To właśnie yy, jakby w tym kontekście. Mm. No właśnie, bo można iść, tu yy, sobie zanotowaliśmy wcześniej, na masaż, a można iść na masaż. <laughs> Czym się różni masaż od masażu? <laughs> no, sam podałeś taki przykład, kiedy ty doświadczyłeś takiego masażu. Mm -hmm. Wpadłeś na masaż. No. <laughs> po którym wyszedłeś, no ktoś tam ciebie podotykał i tyle. Ja nazywam wszystkie spotkania ze mną, że to są po prostu rytuały albo sesje pracy z ciałem, mm -hmm. ponieważ. Bardzo ważne jest, jak do mnie ktoś przychodzi, czy też jakby jestem ja u klientów. To, żeby naprawdę to był ten moment takiego, jak ja to mówię, mentalnego zaparkowania. Że to jest naprawdę inwestycja w coś, co masz najcenniejsze. Po prostu bez ciała nie ma nas tutaj. Wiesz, możemy tym mózgiem, wszystkie książki, których masz tutaj, wiesz, całe, całe studio, możemy przeczytać, ale jeśli Twoje ciało nie jest w harmonii, jakby jest chore, coś nie domaga, to ono daje jasny komunikat, że trzeba się o nie zaopiekować. I kiedy już idziesz na ten masaż, to naprawdę, żeby to, wiesz, ja, ja ktoś do mnie przychodzi, ja się pytam o intencje, jak się czuję, z czym dzisiaj jest, i widzę, że ta osoba. To jest dla niej kolejny task na liście to do, co ja dzisiaj muszę zrobić. Dobra, masaż, yy, o której kończymy, bo jeszcze jadę po dzieci, wiesz. Ja mówię, albo ktoś się spóźnia, ja mówię, wiesz co, nie chcę w taki sposób. Jeszcze jak była pandemia i przychodziły do mnie osoby, które mówiły, słuchaj, to weź mnie tak szybko przemasuj, to ja potem szybko na kola wskoczę, yy, na Zoomie tam tylko mhm. yy, właśnie zrobię szybki makijaż. Ja mówię, wiesz co, nie, nie, po prostu jeśli to ma być dla ciebie, ten czas, ta uważność, to uwalnianie z ciała, to niech to się wydarzy rzadziej, ale naprawdę z uważnością. Mm. Niech to będzie rytuał masażu coś, na co idziesz, jak nagroda dla siebie jak ty po prostu celebrujesz coś swojego, a nie rzecz, którą w kolejnym rozwoju kazali robić. Ktoś zlecił lekarz kazał. Tak. Więc bardzo, bardzo, bardzo zwracam na to uwagę, żeby to było naprawdę spotkanie Twoje z Tobą. Kiedy spotykasz się ze sobą, kiedy kładziesz się na to łóżko do masażu, czy siadasz na tą sesję refleksologii, żeby nie bać się w ogóle otworzyć na to, co Ci to Twoje ciało powie. E, ja, kiedy masuję nawet twarz, to mówię: zwracam uwagę na to, żebyś pomyślał, gdzie czujesz emocje. Gdzie czujesz coś w ciele? Ja będę dotykać twarzy, ale często, jakby odczucia idą też z ciała, żeby na to zwrócić uwagę. I ja wiem, jak to jest trudne, kiedy się kładziemy i jest wiesz, bieganie na myśli, co jeszcze mamy do zrobienia, gdzie jeszcze do dojechać dzisiaj, co porobić, tak? Ale chyba nawet mogę powiedzieć, 100% moich klientów po masażu po prostu jakby wiesz, są zszokowani, że tak można, że im się yy, yy, ostatnio klientka właśnie dokładnie o to zapytała o co to chodzi, bo tak mówią, że u Ciebie to jest tak ja zawsze mówię, że tego trzeba doświadczyć że wiesz, o tym jest ciężko opowiedzieć yy, i ona po masażu mówi, gdzie ja byłam ja tu byłam, ale ja gdzieś indziej byłam, yy, mówi byłam w tylu spa, powymieniała mi nazwy i mówi, nie udawało mi się właśnie tak wiesz, mentalnie zaparkować i chyba to jest dla mnie też taką intencją, kiedy, kiedy zapraszam klientów do gabinetu, żeby naprawdę mogli to poczuć. Żeby to nie było, wiesz, odhaczenie po prostu masażu, tylko naprawdę rytuału zatrzymania poczucia swojego ciała, co ono ci mówi, czego ono potrzebuje. I wiesz, to się przekłada nawet na takie większe case biznesowe, bo czasami ktoś przychodzi na sesję mentoringową i łączymy to z masażem. I osobom przychodzą rozwiązania biznesowe, hmm. tak? Gdzie jest jakiś blok, co mają puścić, kogo zaprosić jakby do projektu, co zmienić w projekcie. Czasami mówią, czemu nie mam notatnika obok, bo mi schodzą właśnie odpowiedzi, tak? Ale ufam w to, że to dzieje się dzięki temu, że naprawdę te osoby przed fizycznym położeniem się na łóżko do masażu są odpowiednio przygotowane. Może taki w twojej usłudze powinien być taki, wiesz, dyktafon, że ktoś leży i nagle y, chciałem tylko powiedzieć, że mi spłynęło. <noise> Tutaj y, muszę pomysły wyrzucić, ale to może by było nawet ciekawe, prawda, żeby nagrywać audio, y, jeśli ktoś ma taką potrzebę, prawda, żeby mu podstawić i no dobra, powiedz. Ale też to, mi... to no za, no. y, za, y, zaparkuje to, ważną rzecz powiedziałeś. O, może faktycznie nie mam takiej formy, że możesz sobie nagrać na dyktafon. Ale znowu, co my ludzie statystycznie często robimy, kiedy doświadczamy jakiegoś wglądu, jakiegoś zatrzymania, jakiejś uważności na ciało, poczucia siebie na nowo, to często chcemy to zagadać, jakby rozproszyć tą energię. I ja wtedy właśnie mówię y, o sobie, że super, jeśli ktoś się chce podzielić swoimi odczuciami, ale ja mówię, pobądź z tym, nie zagaduj tego, albo jak ktoś właśnie wiesz, jakieś naprawdę doświadczy, pierwszy raz głębsze rzeczy na, na, na sesji, masażu. To też zwracam na to uwagę, że jeśli wracasz do domu, do bliskich, pozwól sobie najpierw to zintegrować, osadź to w swoim ciele, a potem po prostu podziel się z innymi. No właśnie, jak mówiłaś to poprzednio, właśnie, że ktoś do ciebie przychodzi i żeby zostawić te z ego, te wszystkie procesy myślowe, prawda? To tak mi przyszło, że tu jest próg gabinetu i ktoś puka do ciebie, ty otwierasz, ktoś sobie wchodzi i ty mówisz, poczekaj, poczekaj. Weź no tam zostaw ego z tyłu, niech ono zostanie, a ty wejdź. On dobra, zostawia ego, wchodzi, prawda? I ego sobie tam czeka za drzwiami. I takie, takie mi przyszło, że to ego czekające za drzwiami, a ty tutaj wykonująca jakby robotę energetyczną z człowiekiem, to to ego czekające za drzwiami, ono pomalutku tak maleje, rozpuszcza się, rozpuszcza się mm -hmm. i te, potem otwierają się drzwi, ten człowiek wychodzi. Może nieświadomie chciałby wejść z powrotem w to ego, ale już nie ma, nie ma go tam po prostu. Tak. Fajny to przykład, fajnie to tak, jakby zwizualizowałeś, że zostawiamy to ego za drzwiami, ale zobacz, znowu to jest pokazanie, że my mamy coś rozdzielić, a my jesteśmy całością. Mhm. Wiesz, masę pracy musiałam wykonać, żeby nie bać się odstawiać jakichś kawałków, jakby, że ja jestem jednością, tak? Czy ja jestem mamą, czy jestem kobietą, koleżanką, przyjaciółką, partnerką. Ja jestem jednością, ja nie muszę czegoś zostawiać, nie muszę czegoś odłączać. Jak, jak zaczęłaś mówić o tym zostawianiu czegoś za drzwiami, to yy, no mam to szczęście mieszkać w bardzo zielonej okolicy, i osoby, jak jadą do mnie na ten masaż, to mówią: wiesz, tu jak się wjeżdża, to już jest tak, ja już po prostu się czuję wymasowana. No, no właśnie. Fajnie. A jaką intencję? Albo jak, jak ty podchodzisz do intencji, właśnie, Twoich yy, masaży dla, dla, dla ludzi? Mhm. Bardzo ważne dla mnie jest po co coś robimy. Ja bardzo często, żeby nie zgubić siebie, żeby sprawdzać czy ja jestem na swoim kierunku, takim tego co chcę robić, czego chcę doświadczać, po co to robię, tak? To też jest trochę takie, wiesz, wyświechtane to słowo intencja. Przepraszam, no nie chcę tutaj nikogo urazić, ale jedno z pierwszych pytań, które zadaję, jak ktoś do mnie przychodzi, to jest jaką masz intencję, z czym jesteś, mhm. lub e, zachęcam, by podczas masażu po prostu mieć intencję na masaż, czego potrzebujesz, co chcesz uwolnić, e, właśnie nie wiem, projektowo nad czym chcesz popatrzeć, tak, jakby jaka jest taka wersja finalna czegoś, czego potrzebujesz, żeby w ogóle się nad tym zastanowić, tak. Mhm. E, e, I wiesz, to jest tak jak teraz, ktoś słucha tego podcastu, tak. I równie dobrze możemy teraz każdą z tych osób zapytać, jaka jest twoja intencja? Dlaczego tego słuchasz? Co chcesz z tego odcinka zaprosić do swojego życia? Moi drodzy, dobre ćwiczenie. Wierz, zobacz. Jedziemy samochodem, słuchamy ciekawych treści, ciekawych podcastów. Yy... Ja jeżeli już po coś sięgam, to naprawdę staram się mieć z tego notatkę albo zapytać siebie, po co to robię, tak? Nawet przykład, który wcześniej powiedziałam, zanim przeskrolujesz telefon, przeskroluj twarz, tak? To jest niestety, niestety zmora dzisiejszych czasów, kiedy my jesteśmy w tych ekranach, kiedy, wiesz, robimy coś już niekontrolowanie, żeby siebie zapytać, tak jak bierzesz telefon do ręki, po co to robię, hmm. tak? Przed jaką emocją chcę uciec? Czy to jest telefon, czy to jest kompulsywne zajadanie, czy to są różnego rodzaju, nie wiem, używki, jakby sporty ekstremalne, wiesz, bo w różne rzeczy uciekamy, tak? Mm -hmm. Myślę, że chodzenie na masaż też może stać się jakąś, wiesz, odskocznią od czegoś. Mm -hmm. Klasyczny masaż, tak? Tak. Więc jak trafisz do mnie, to ja cię zaparkuję. A po co tu jesteś? Czego potrzebuje twoje ciało? Mm -hmm. Dlaczego to robisz dla siebie? No, to prawda. Faktycznie takie ćwiczenie, jakby sobie zrobić przed scrollowaniem telefonu, yy, poczuwać w ciele właśnie, jakie się ma na daną chwilę niezaspokojone potrzeby, albo nawet jedną. Znaleźć jedną niezaspokojoną potrzebę, zanim wejdziesz w ten cały cykl, prawda? I na przykład jakby poczuć tą potrzebę, uzdrowić ją od razu, no bo samo rozpoznanie już czasami jest uzdrowieniem, prawda? Że na przykład, nie wiem, ktoś rozpozna, że jest... Przykładowo, nie wiem, poczucie bycia dostrzeżonym, ma nie, niezaspokojone, nie prawda? I jakby od razu w to wejść i sobie pomyśleć, albo poczuć, jak mogę zostać dostrzeżony, prawda? A na przykład, nie wiem, także, że nie wiem, porozmawiam sobie z kimś przez chwilę tak y, intymnie, A jak prawda? Ja mogę sobie to dać. Właśnie, sam, albo samemu, prawda? Na przykład nie, nie jestem w relacji, to, to samemu popatrzę, poczuwam, daję sobie to zauważenie, prawda? Sam siebie zauważam i wydaje mi się wiesz co że potem jakby sięgnąć po ten telefon to naprawdę nie wiem czy w ogóle będzie taka chęć dalszego tego scrollowania w ogóle albo w ogóle zaczęcia tego y, przeglądania telefonu wiesz co miałam ale wow y, miałam y, we, w tym tygodniu klientkę y, która przepiękna kobieta naprawdę przepiękna kobieta y, no oczywiście, jakby poczucie wartości, jakby takie niskie postrzeganie swojej osoby i głęboka potrzeba, by ktoś wyznał miłość. Partner. Mhm. Ja ją spytałam, kiedy ostatni raz powiedziałaś sobie, że siebie kochasz? Mhm. Kiedy ostatni raz spojrzałaś w lustro i powiedziałaś, jestem taka piękna? Wiesz, i dla tej osoby to było w ogóle. O czym ja mówię, tak? to pokazuje, że my sobie tego nie dajemy, a chcemy tego właśnie z tych przykładów, które przed chwilą wymieniliśmy. No nie? I oczywiście, może, tak jak powiedziałeś, to nie znaczy, że teraz mamy, wiesz, alienować się i po prostu żyć sami, ale no, dawanie sobie tej miłości dla siebie, od środka, tak? nie czekania, że to da nam ktoś inny, tak? że nas ktoś dotknie. Że, nas, hmm. że nam ktoś da czuły dotyk. Cudownie, tak? Jeśli nawet e, po tym odcinku pójdziesz do swojego partnera, partnerki i powiesz, słuchaj, nie pamiętam, kiedy ostatni raz mnie, nie wiem, dotykałaś, dotykałeś. Dotknij, <sum> <imię>. <sum> Dotknij <sum> mnie. <sum> e, wiesz, że, żeby, żeby dać sobie ten czuły dotyk, tak? I wiesz, no to jest coś, co, co, co doskonale wiemy, tak? Że jeśli nie dajesz tego sobie, jeśli tego nie masz w sobie, to jak masz dać to drugiej osobie? Hmm. Ale właśnie też będąc y, czy nawet z przyjacielem, z przyjaciółką, prawda, że na przykład na powitanie, prawda, że można się czuło przywitać, prawda, że nadać też temu jakąś taką ważność temu. To jest taki prosty gest niby, prawda, że tam witamy się, dać sobie buzię albo cześć komuś, ale nadać temu intencję właśnie, prawda, takiej czułości, jakiegoś dostrzeżenia drugiego człowieka, a nie tylko tak cześć i dalej, prawda? Takiego celebrowania, że możemy spędzić czas razem, że jesteśmy. Mm -hmm. Tak, No bo no właśnie wtedy się zaspokaja ta potrzeba. Ja jestem dostrzeżony i ten człowiek też jest dostrzeżony przeze mnie, prawda? Jakby wymieniamy się. I członk oczywiście. Każdy jakoś tam właśnie coś daje każdemu. Fajnie. A co na przykład z takimi przykładami, jak. No bo mówiliśmy o telefonie, prawda? Już dzisiaj wiemy, w 2023, że między innymi to scrollowanie telefonu jest może nie powodem, Takim stuprocentowym, ale jedną z przyczyn takich właśnie dolegliwości typu ADHD, typu depresję, różnego rodzaju i tak dalej, że ma to korelację bardzo dużą ze sobą. Jak Ty patrzysz na takie właśnie obszary typu ADHD, depresja? Wiesz co, bardzo dużo osób w gabinecie mam z różnego rodzaju dolegliwościami tego typu. W pełni jakby to szanuję, wiesz, bo czasami ktoś samozwańczo chce odstawiać leki to absolutnie nie, nie, nie chcę tutaj, żeby ta rozmowa poszła w tym kierunku, że tylko praca z ciałem i już jakby wiesz, pełne uzdrowienie. Czasami um, potrzebna jest farmakologia mm, na jakiś czas I, um, i znowu mogę podać konkretny przykład klientki, która w listopadzie zeszłego roku y, trafiła do mnie w fatalnym stanie, y, w bardzo głębokiej depresji, już czuła, że to jest taki, wiesz, ostatnia deska ratunku. E, oczywiście wcześniej była jej mama, jakby zadbała o wszystkich w koło, siebie zostawiła na końcu. Mm. Ale wiesz, szacun, bo po prostu przyszła, bo dała to sobie. Zaczęła przychodzić regularnie, zaczęła zwracać uwagę na swoje potrzeby. E, poszła na psychoterapię, tak? Widziała co to coraz częściej, po prostu zaczęła słuchać swojego ciała, co jej komunikuje, jakie mm. płyną potrzeby z tego ciała. A, zwiększyła swoją aktywność biznesową, stopniowo zaczęła wycofywać te leki, tak? Ale to zadbanie emocjonalne o siebie, o ciało, o komunikaty z ciała, niedojeżdżanie się do ostatecznej granicy, i, i, by ta świadomość jej wzrosła tak, że teraz y, w poniedziałek właśnie u mnie była, y, totalnie tak spontanicznie udało jej się wbić w mój kalendarz i, i ona właśnie mówi, że już tak ciało jej mówiło, że tak potrzebuje tego masażu a podczas tej sesji, a miała bardzo duże decyzje biznesowe do podjęcia: tam jakby sprzedać jeden biznes, zmienić w drugim i tak dalej. I zaparkowanie tego, jakby wiesz, zatrzymanie się, popatrzenie przez ciało yy, i tak naprawdę finalne podjęcie decyzji. Bo, bo, bo zapytałeś wiesz, jeśli mamy depresję, jeśli mamy ADHD to najpierw chciałabym, wiesz, depresję stany lękowe, bycie w roli ofiary to wszystko jest y, elementem potem decyzji, co z tym robimy, to tak? nie jest nic złego to nazwać, wiesz, bo czasami tak? ktoś przychodzi i się tego wstydzi mhm. I ja mówię, że nie, to nie jest nic złego każdy z nas miewa gorszy humor, odczuwa smutek, płacze, tak z różnych powodów i e, żyjemy w czasach, nie wiem, Instagrama, gdzie tam jest wszystko idealne, tak? A za kulisami po prostu e, są prawdziwe emocje. I to jest ok, jeżeli doświadczamy takiego stanu i go nazywamy. Ja w pełni szanuję to u tych osób, ale to jest moment decyzji, jak kroczek po kroczku możesz coś z tym zrobić. Jak możesz zacząć obserwować, co potrzebujesz dodać do takiego holistycznego życia, bo to jest też bardzo ważne u mnie, o co ja pytam. Zresztą okay. ty masz jeden z odcinków twojego podcastu wysyłam nagminnie, gdzie mówisz o tym, jak wspierać się podczas depresji, eee, wiesz, jakie robić ćwiczenia, jak dieta jest ważna, dieta tak. jeśli chodzi o odżywianie, dieta mentalna, tak. Eee, I teraz przeszłabym do tego ADHD. Mm -hmm. eee, w zeszłym roku bardzo zgłębiałam ten temat, bo zaczęło się dużo osób u mnie z tym pojawiać. Sama też obserwowałam, no po prostu chciałam zwiększyć wiedzę na ten temat. I oczywiście z naukowego punktu widzenia masa publikacji na ten temat, ale tak mało informacji o tym, jak niwelować to co nas przebodźcowywuje sami zresztą mieliśmy rozmowę o, y, odnośnie telefonów i wiesz ja zrobiłam sobie takie kilkumiesięczne ćwiczenie mm -hmm. kiedy rano nie dotykam ekranu, najpierw Wstać. pół godziny, godzinę i jakby wydłuży, wydłużałam ten czas i to co wcześniej powiedziałeś kiedy ja zaczęłam te aspekty, które mnie przebodźcowywują jakby odstawiać i zobacz zakotw zakotwiczyliśmy się na telefonie, ale często nasze ciało jest przebodźcowane przez relacje, spotkania, wiesz, rozmowy. Rozmowy, telefony. telefony w pracy, dzieci, hałas, komunikacja. No, nie wszyscy z nas mogą wyjechać w bieszczady i, jakby, wiesz, siedzieć pod gruszą, tak? W związku z czym, znowu, o czym to jest? Bardzo łatwo jest teraz łapać modę na coś, diagnozować się. Mam depresję, mam ADHD, mam ADD. Potrzebuje farmakologii, potrzebuje leków, tabletki na to, tabletki na to, tabletki na to. Okej, okay, czasem potrzeba, ale co twoje ciało potrzebuje? Sprawdź, wiesz, właśnie, co potrzebujesz odstawić z jedzenia. E, czy kawa ci służy, to mój temat. Tak, to jasno przyznaję, że ja bardzo widzę, jak działa na mnie kawa, tak. którą kocham. Co robią z tobą ekrany? E, wiesz, jak reaguje Twój układ nerwowy? No bo, właśnie, ktoś chce chodzić do mnie regularnie na masaże, kupuje całe pakiety, chodzi i tak dalej. A ja pytam na każdej sesji: jak właśnie z nawodnieniem, jak ze snem, jak z higieną przed snem? A no wiesz, jeśli tutaj nie zrobimy pracy w codzienności, to nie oczekujmy efektu, że przyjdziemy na jedną sesję i raptownie nam choroba minie. A propos uzdrawiania, tak? Możemy bardzo dużo dać dla naszego ciała, ale jeżeli nie dodamy tych dodatkowych mikroelementów typu ekrany, typu odżywianie, typu relacje też te niesłużące tak? jak ktoś cię drenuje z energii, a ty w tym trwasz i myślisz sobie: Okej, okay, jeszcze przekroczę tą swoją granicę, jeszcze pozwolę, jeszcze kawałek, jeszcze kawałek tak? a potem pójdę na masaż to nie ta, nie, ta, nie ten kierunek. Mhm. No, jeszcze też do ADHD, do depresji, do zaniżonego poczucia własnej wartości. Do tego jak ostatnio jakby patrzyłem na różne badania, to to jest silnie związane z uzależnieniami jedzeniowymi, szczególnie z cukrem. I to jest w ogóle mega case, prawda? Tak, i to jest taki aspekt, yy, hmm, gdzie na przykład wiesz, no też bardzo można to z cery wyczytać, tak? Yy, Jakiego rodzaju dieta nam służy, lub też nie. Nie lubię tego słowa: dieta, no, jakby styl odżywiania, tak. tak? Jak my się prowadzimy. I e, tylu rzeczy z poziomu świadomości jesteśmy w stanie sobie odmówić. Mm, właśnie, nie mam telewizora, ograniczę ekran, tak? Ale te używki. E, ktoś mówi nie jestem w stanie z cukru zrezygnować, tak? Ja muszę mieć ciastko do kawy. E, nie wiem, słodkie napoje, e, wiesz, nie wiem, spotykamy się, to to ma być kawa i ciacho, tak? tak. Oczywiście, wszystko jest dla ludzi, nie popadajmy wiesz tutaj e, w jakieś ortodoksyjne podejście. Natomiast jest masa innych form, m, gdzie możemy Popatrzeć, czy to służy mojemu organizmowi. Nie tylko podczas pójścia na masaż, ale w ogóle wiesz, kiedy ja zjem to, co mi nie służy, żeby słuchać tego organizmu, tak? Ktoś właśnie przychodzi na refleksologię i ma problemy z jelitami i tak dalej. Jest aspekt emocjonalny, ale jest też ten aspekt po prostu, co ty dajesz tym jelitom, Twojemu drugiemu mózgowi, tak? No i. To musi jakby ze sobą współpracować. Po prostu też fajnie, żeby każdy wypracował sobie swój sposób weryfikacji pewnych rzeczy. Ja mam taki patent, że jak na przykład zjem ciacho, ja robiłem to wielokrotnie, jako eksperyment. Jadłem ciacho przed treningiem. Powiedzmy godzinę albo półtorej godziny przed treningiem, prawda? I nawet i robiłem eksperyment na różnych ciachach, na przykład na wegańskich, na bezcukrowych, tylko na erytrytolu, i tak dalej. I powiem ci, że nie zauważyłem, żeby zjedzenie jakiegokolwiek ciacha, właśnie coś, co zawiera cukier, tak czy siak, nawet jak to jest słodzone ksylitolem, prawda, to ma to jakiś słodzik, żeby to służyło treningowi mojemu. Zawsze czuję się, i tu mówię z pełną odpowiedzialnością, zawsze czuję się po prostu ociężały. Po każdym jakimś takim słodkim, właśnie po jakimś ciachu, jak idę nawet godzinę, półtorej po tym na trening, to czuję, że moje ciało inaczej w ogóle reaguje na muzykę, inaczej się porusza, w ogóle nie mam, nie jestem we flow wtedy. I zobacz, no, znowu dotykasz takiego ważnego aspektu, jakby czucia swojego ciała. Co mówi mi moje ciało? Właśnie. Czego potrzebuję? I teraz przykład, wiesz, masaży tak? Jakby to, 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 to czym ja się zajmuję i pracę ze świadomością, że czasami ktoś przychodzi automatycznie na masaż, tak? Ale na przykład to jest dzień, gdzie ja widzę, że ta osoba potrzebuje dłuższej rozmowy, jakby w ogóle wypowiedzenia, wyrażenia czegoś, z czym jest sfrustrowana i potem dodajemy do tego masaż, żeby to, żeby to uwolnić. E, powiedziałeś o kwestii treningowej, tak? E, wiesz, ja doskonale wiem, co to znaczy przetrenować ciało e, z czasów, kiedy biegałam maratony, kiedy robiłam koronę maratonów i też słuchanie swojego ciała. E, sportowcy, biegacze, trenerzy mówili o stylu odżywiania, a ja widziałam, że mi nie służy, że nie potrzebuję takich śniadań, takiej formy odżywiania, tak? E, że to nie jest dla mnie takie pędzenie za tym, co jest modne, bez słuchania, jakby co mówi moje ciało, tak? Półmaraton, maraton, potem jakby kolejne etapy, triatlony. Ja czułam, że to nie jest dla mnie. Dzisiaj ktoś na przykład właśnie, wiesz, się tym zachwyca. Koronę zrobiłaś. Ja mówię, okej, okay, zrobiłam, super, sukces, jestem z tego zadowolona. Czy bym to powtórzyła? Dla mojego ciała nie. Mhm. No teraz yy, słucham taką mega ciekawą książkę. Która nazywa się Exercise, a na polskie, jakby to przetłumaczyć, to tam jest taki twist y, słowny zrobiony, że jesteśmy nie, nie to, że wyćwiczeni, tylko jesteśmy wręcz y, wymusztrowani do tego, żeby ćwiczyć. I tam jest super przykład, już w pierwszym rozdziale dotyczącym tego, że na przykład człowiek ze średniowiecza jakby spojrzał na kogoś, kto dzisiaj biegnie na bieżni, na siłowni oglądającego telewizor, to by stanął obok niego, jak jakiś rolnik na przykład ze średniowiecza spojrzałby i mówi, co on nie? Biegnie w miejscu, poci się, <grym> tam, własne życzenie, na, płaci za to pieniądze, jeszcze jakieś dukaty i ten rolnik by tak stanął i sobie pomyślał, o co tu chodzi, co to za świat. I właśnie w tej książce jest fajnie rozpracowywany ten mit tego, że zostaliśmy wytresowani do tego, żeby w jakiś sposób ćwiczyć, wzmacniać to ciało, a tak naprawdę yy, zwykły codzienny ruch, tam jest proste porównanie już w tym pierwszym rozdziale, że godzina zwykłego chodu, chodu dziennie, to już się liczy jako dokładnie homeostaza jakby organiczna w środku w nas, yy, właśnie ten, ta równowaga pomiędzy ruszaniem się a ruszaniem się, prawda, zachowaniem tego flow w ciele. Idealny przykład, bo bardzo często pada to pytanie, znaczy w ogóle wiesz, kobiety chcą poprawiać wizualnie na swojej twarzy wygląd, obrzęki, tu poprawić, tu zmniejszyć i tak dalej. I kiedy ja pytam, jaką masz aktywność fizyczną, to na przykład tłumaczą się: A, chodzę na siłownię, a, nie chodzę, a mi w ogóle nie o to chodzi. Mi chodzi o ruch, w jaki wprowadzasz swoje organy wewnętrzne, e, chociażby właśnie poprzez spacer. Układ limfatyczny, bo kobiety chcą wiedzieć, jak zrobić drenaż limfatyczny twarzy. Super. Ale ja się pytam, co robisz właśnie dla swojego ciała, tak? Czyli nie chodzi mi o to, czy się zajeżdżasz i biegasz maraton, tylko czy ty dzisiaj po prostu zrobiłaś kilka przysiadów, czy ty dzisiaj wysiadłaś przystanek wcześniej, tak? Czy zaparkowałaś samochód dalej i przeszłaś ileś tam kroków, tak? Mhm. E, I wiesz, gdzie mentalnie sobie dowalamy. Właśnie, bo jakby jesteśmy wyćwiczeni. Do jakiegoś stylu życia. I jeśli nie pójdziesz na siłownię, nie wrzucisz na Instagram, że byłeś, to się nie liczy. Dokładnie. Ja pamiętam w pandemii, jak robiłam z tobą ćwiczenia, które robiłeś online, wtedy, bo nie można było się spotykać. Ile mi dawało to dla ciała? Ja po mm. prostu przez powolny ruch, e, twój florkor, jakby. Ja byłam zdumiona, jak ja czuję swoje ciało. Wiesz, to było już po maratonach, ja nie miałam wysiłku, ja nie zachętałam się treningiem. 15-20 kilometrów, ale ja czułam ciało, to było dla mnie. Wiesz, co ja teraz mam, mam ciarki? Po prostu, jak o tym mówię, bo naprawdę właśnie to poczucie swojego ciała w takim ruchu. Wiesz, wiele matek ma tą wymówkę to jest wymówka. Nie mam czasu, bo mam dzieci, tak? Albo dojeżdżają sobie, że one nie poszły na trening. Ja mówię, idziesz na plac zabaw, to nie siedź obok piaskownicy z telefonem, pobaw się na tej piaskownicy, wiesz, na tych drabinkach ciało już jest wprowadzone w ruch. Twój tak. układ nerwowy się harmonizuje. Powić na drążku, tak. na przykład złapać się rękoma drabinek i powisieć sobie tak. na przykład, Dokładnie. prawda, z ugiętymi kolanami. Dokładnie. Albo popodnosić sobie kolana do klatki troszeczkę. Ja, wiesz, między właśnie sesjami też po prostu zawsze staram się wstać, chociaż kilka jakichś ruchów, otwarcia klatki, wiesz, bo na przykład ja nie mam pracy przy komputerze, ale moja postawa jest jakby, kiedy pracuję przy łóżku od masażu, mhm. jakby no też wymaga potem Rozluźnienia, otwarcia, żebym po prostu była w pełni sił. Tak. Także też na to zwracam uwagę. Super. No dobra, mówimy tutaj, dużo się jakby u Ciebie kręci, jeśli chodzi o gabinet, prawda? Ale też, takie mi teraz przychodzi, czy, no bo to są usługi, które ty jakby dajesz ludziom od siebie, prawda? Twoja intencja dla, dla uzdrawiania innych ludzi, pomocy w ich zdrowieniu, ale też, czy ludzie sami mogą ze sobą pracować w jakiś sposób? Czy na przykład mogłabyś pokazać jakieś ćwiczenia? Bo już jedno fajne pokazałaś, to, żeby w ogóle patrzeć, prawda? Co, co się w nas dzieje, ale czy ludzie sami mogą jakoś praktykować to, o czym dzisiaj powiedziałaś? Przede wszystkim. Przede wszystkim to jest to, do czego ja zachęcam żeby, zobacz, zanim odwrócisz uwagę od siebie dla kogoś, to jest cudowne, ja, ja kocham swoich klientów, mam naprawdę najlepszych klientów na świecie, cieszę się, że do mnie przychodzą, ale zanim trafiasz do kogokolwiek do gabinetu, idziesz gdzieś na sesję i tak dalej, to żeby zapytać siebie, co ja mogę zrobić dla siebie, tak? Wiesz, to jest tak, jak właśnie powiedziałam, jak ktoś pytał, jak zacząć medytować? I ja mówię zawsze, umyj rano uważnie zęby. Tak, ty się skup na tak. tej czynności, którą wykonujesz. Już masz pierwszą medytację zaliczoną tak. po prostu, tak? E, a jak te automasaże, tak? Właśnie i, i ja mówię: zacznij od w ogóle poczucia swojej twarzy, swojego karku, swojej szyi. Wiesz, jak jeszcze leżysz w łóżku po przebudzeniu, tak? Przeskanuj sobie po prostu ciało. E, przeskanuj ciało. Mam na myśli po prostu uważność przeprowadź swoją przez całe ciało. Z czym ty się dzisiaj budzisz, z czym ty jesteś, tak? Super jest to zrobić przed snem. E, właśnie wiesz, odkładając wcześniej telefon, tak? Nawet jeśli ktoś zasypia z dziećmi, no, no, no różne historie, tak? Naprawdę daj sobie tą uważność, jakby z czym ty kończysz dzień, jakby jaki to był dzień, wiesz, C gdzie ja czuję napięcie w ciele, tak? Czy ja jestem, często w ogóle my to na autopilocie, wypieramy. Tak? Więc pierwsza taka rzecz, no to po prostu skierowanie uwagi do siebie, do ciała, tak, e, świadomy oddech. E, to też, jeśli chodzi o jakąś pracę, wiesz, ze stresem i tak dalej. Często, na, na przykład właśnie no, w gabinecie, widzę, jak ktoś, wiesz, zaciska zęby, albo e, uwalnia się jakaś emocja, ta osoba nie chce tego puścić i to pokazuje schematy, w jakich my działamy, wiesz. Masz jakąś emocję w relacji, z kimś rozmawiasz i nie chcesz tego puścić, blokujesz to. Pozwól sobie na to, wiesz, rozluźnij ciało. Nawet teraz w tym momencie, jak siedzisz, jak e, ktoś nas słucha, to wydaje nam się, na przykład wydaje ci się, że jesteś rozluźniony. Widzisz, siedzisz sobie taki wyluzowany. A sprawdź w tym momencie swoje barki, że możesz jeszcze je puścić. Yes. Widzisz? My jesteśmy cały czas w takim napięciu. Jak prowadzę szkolenia z masaży i dziewczyny uczą się jak masować, to Same są zaskoczone, bo oddają tyle miłości tej drugiej osobie, tak skupiają się na daniu wartości, dobra dla drugiej osoby, a ja cały czas, wiesz, jakby koryguję ich postawę, mówię: rozluźnij, tak, rozluźnij barki, rozluźnij mięśnie, tak. Mm. Więc jakby zwrócenie uwagi w pierwszej kolejności na swoje ciało na, na to, gdzie mam napięcia, jak się czuję, tak, jak wiesz, My napięcia kojarzymy ze stresem, z przetrwaniem, z walką, ale bardzo często ludzi spina też satysfakcja. Jakby poobserwuj sobie, kiedy, kiedy doświadczasz czegoś e, takiego, nie wiem, celebrujesz coś, coś na co długo czekałeś, tak? Konkretny przykład. Ja dzisiaj przed tym nagraniem sprawdzałam, e, Ty mnie zapytałeś, jak ja się czuję. Ja naprawdę sprawdzałam, jak ja czuję dzisiaj swoje ciało, no nie? Wiesz, czy gdzieś mam napięcia, czy gdzieś mam jakiś stres. Oczywiście, jakby mi jest adrenalina, czuję te emocje, tak, ale patrzyłam, czy to jest bardziej ekscytacja, gdzie to czuję, co czuję w brzuchu, wiesz, ja właśnie, jakby. No to jest super. tu w zasadzie kilka dałaś już fajnych podpowiedzi. A propos oddechu, przypominam sobie teraz z, z zeszłego poniedziałku, jak mieliśmy zajęcia Florkor, robiliśmy ćwiczenia z piłkami, co nie? Tam z piłeczkami tenisowymi. Kilka takich prostych, podstawowych ćwiczeń. I łapaliśmy się na tym, że tam jedna osoba rzucała piłkę i musiałaś próbować intuicyjnie, patrząc gdzieś w jednym kierunku, chwytać tą piłkę na refleks po prostu, prawda? Nie patrzeć wzrokiem za piłką. I w tym ćwiczeniu łapaliśmy się jedno po drugim na tym, że my nie oddychamy. Słuchaj, tak się człowiek skupi, no bo. Aż teraz, teraz to sprawdziłam, że teraz zatrzymam oddech. Ja, ja czekałam, Dokładnie. jak ty robisz o tej piłce. I to jest niesamowite, że właśnie. To nawet nie chodzi o ćwiczenia, że w tym ćwiczeniu się skupiliśmy. Ale, na przykład, siedząc przed monitorem, jak my się skupiamy, to jest dokładnie to samo, prawda? Jak często nie czujemy, że, że po prostu nie oddychamy. I też właśnie na naszych zajęciach floorcore, akurat w poniedziałek, nie było Nataszy, która jest instruktorką Pilatesu, ona jest kursantką, właśnie, i tak się śmie śmiejemy zawsze. Nie ma Nataszy, nie ma kto nam przypomnieć o oddychaniu, <gry> prawda? Bo ona zawsze tam pamiętajcie, żeby oddychać. No, także oddech. Super. W ogóle wszystkie te rzeczy, które powiedziałaś, super, naprawdę. Mam nadzieję, że wiesz, pojedyncze jakieś chociaż protipy można z tego wykorzystać dla siebie, wdrożyć w codzienności, to to jest no i nawodnienie. To jest coś, co po prostu jak mantra powtarzam, ja się śmieję, że jak stara babcia po prostu każdej osobie mówię, że jakby to jest coś, z czego się składamy, to była moja ogromna trudność nauczyć się na zdrowie. <laughs> no pewnie. <noise> no właśnie. Tak, woda to jest coś, co czy robisz sam masaż, czy właśnie uprawiasz sport, i jakby te toksyny, które wypłukujemy z organizmu, to jest tak ważne, żeby pomóc po prostu poprzez między innymi, poprzez picie wody, wiesz, wypłukać po prostu to z organizmu, tak? No, woda to też no, energia życiowa, więc jeśli ktoś nie ma. Jakby takiego pragnienia picia wody, a jednocześnie chce niwelować zmarszczki, chce mieć, wiesz, ładną twarz i tak dalej. Podstawa, nawodnienie. Migreny, bóle głowy, napięciowe to wszystko, yy, zanim, że tak powiem, zacznie się to dziać, no to pierwsze co to jest po prostu nawodnienie. Super. Super. Moja droga masaże, yy, praca z samoświadomością, yy, sesje indywidualne, coachingi. Jest u ciebie tego dużo, w ogóle to jest też totalnie, ja to mega czuję, dlatego że ja też lubię dużo rzeczy robić, lubię to doprowadzać do jakiegoś tam po prostu wysokiego poziomu i korzystać z tego później naprzemiennie. Nawet pomimo tego, że czasami niektórzy mówią: skup się tylko na jednej rzeczy, bo jak robisz wiele, to jesteś człowiekiem renesansu, a to już nie te czasy, prawda? Właśnie, że niekoniecznie. I bardzo mi się podoba to, co robisz. Oprócz takich fizycznych aktywności, bo tak, można do Ciebie przyjść do gabinetu, można przyjść do Ciebie na szkolenie takie na żywo, prawda? Bo szkolisz ludzi e, onlineowo, co, co tam onlineowo się u Ciebie dzieje. Bardzo ważny taki element, którego brakowało kobietom, które przychodziły właśnie, wiesz, i chciały wykonywać te masaże, mogły przyjść na szkolenie z automasażu ale brakowało motywacji, żeby wykonywać to samemu w domu. A więc trochę już nie mają teraz wymówki, bo mówią, a ty mi nie pokażesz, nie powiesz, jak to robić, i nie wiem, jak to robić. I źle to robię. W związku z czym uznałam, że e Dużą wartością dla osoby może być taki basic, naprawdę basic, gotowy, siedmiodniowy kurs automasażu twarzy, hmm. gdzie poza tym, że technicznie wykonasz te, te techniki. Yy, Masowania twarzy, to naprawdę zwrócisz uwagę na swoje emocje, jak się czujesz, z czym się czujesz dzisiaj, z czym jesteś, tak? Więc więc poza tym, że możesz przyjść do mnie do gabinetu na masaż, to możesz skorzystać też po prostu z kursów online, w których jedną, jednym z elementów są, jest automasaż twarzy. Jeżeli masz ochotę na pogłębioną pracę z ciałem, pogłębioną pracę ze świadomością, to jest też możliwość skorzystania z kursów, które o tym mówią, gdzie uczysz się skanować swoje ciało, medytować, yy, przeprowadzać po prostu cały body scanning czy sprawdzać jakie emocje masz na twarzy jak się dzisiaj czujesz jak wykonać jak już to osadzisz w sobie i wiesz jak to robić samemu i to nie musisz wiesz leżeć na łóżku i włączać i tego słuchać możesz to robić w biurze w podróży w pociągu w samolocie w kinie y y y no, i też yy, z uwagi na to, że często byłam o to pytana, no to po prostu w tych kursach możesz nauczyć się właśnie poprawnego masażu rollerem, głaszą, yy, lodowy botox. Yy, to też taka bonusowa rzecz. To widziałem, to wygląda niesamowicie. <laughs> <laughs> prostu... Ale czy robiłeś, czy robiłeś? Robiłem, ale wiesz, że yy, jak wstajesz rano, bo czasami na przykład yy, akurat gdzieś mi się spieszyło, prawda, i yy, nie brałem zimnego prysznica rano. I mówię sobie, kurde, przypomniałem sobie ten lodowy botok, twój, idę, kostka, kostka lodu. lodu i po prostu pojechałem tu po całej twarzy, i to jest w ogóle mega orzeźwiające, że potem stwierdziłem to, chociaż sobie, żeby nerw błędny jeszcze tu zresetować zimną wodą, lodowatą, to chociaż przemyję sobie jakby tutaj, prawda? I nad zlewem, wiesz co poczułem, że jak obmyłem taką lodowatą wodą, to ona już nie była lodowata, no bo już byłem po tej kostce lodu, prawda? To doprecyzowując to, o czym mówi Michał, em, to właśnie wystarczy wziąć kostkę lodu i zobacz, nawet jak jesteśmy na wakacjach, w restauracji, w hotelu, gdzieś wiesz, po prostu możesz sobie e, całą twarz e, tą kostką lodu, i jak, jak się zmienia wtedy ta energia, tak że, mm -hmm. że my bywamy w takim stanie, albo wstajemy tacy zblazowani, wiesz, i w, po prostu użyj kostki lodu i przemasuj sobie dowolnymi ruchami. Znowu intuicja. Nie, nie słuchaj lewo, prawo, z tej strony od tego ucha, tak? Po prostu zobacz, jak cię prowadzi twoja ręka. Wymasuj sobie twarz, szyję tą kostką lodu. Wiesz, energia zmieniona jak od po razu. pięciu kilometrach biegania. <noise> Rakieta od rana po prostu. Ale super, bo aż wiesz co zauważyłem? Na początku myślałem, że yy, ta twarz jakoś tak się zamrozi, właśnie, prawda? A ona, właśnie ta moja twarz, ona po prostu nabrała takiego. Wiesz, ten taki wdech się bierze i po prostu też, właśnie oddech się uruchamia, i po prostu idziesz jak rakieta w, yy, od razu w nowy dzień. No, ja oczywiście jeszcze zawsze to pogłębiam i mówię kobietom czy mężczyznom o tym, żeby po tym jak już to zrobisz, żeby na nowo sprawdzić, jak czujesz swoją twarz. Jak czujesz siebie? Wtedy ta skóra jest tak inna, tak subtelna, taka dotleniona taka no super. No, fajnie. Właśnie w takich onlineowych rzeczach ja widzę naprawdę dużą wartość. Tak samo jak na przykład w książkach, jak właśnie w jakichś podcastach takich ekskluzywnych premium. I u Ciebie, no bo naprawdę znamy się już długo. Kursy online dopiero niedawno wypuściłaś, więc super. I dziękuję za to, że udostępniłaś kod promocyjny i tutaj dla Was, moi drodzy, oczywiście kod 10% tak? Rabacik na, na wszystkie kursy online Marty i w miejscu na wpisanie kodu rabatowego wpisujcie. E1T1, skrót od Each One Teach One. Na ten kod dostajecie 10% rabatu. No i cóż, moi drodzy, przyjemnych masaży, bo to jest, myślę, że to jest naprawdę coś, co każdy może wdrożyć do swojej codziennej rutyny, prawda? Tak, w tym pędzącym świecie, w tym yy, czasie, kiedy jedyną pewną jest zmiana i intensywność procesów, transformacji, tego, co się w nas zmienia, wokół nas zmienia, to, z czym jesteśmy codziennie, to jest nasze ciało. Jakby czucie z tego ciała, świadomy dotyk, świadome zatrzymanie i jakby serdecznie życzę i mam nadzieję, że osoby, które dzisiaj nas słuchają, będą już inaczej dotykały siebie, patrzyły na siebie, czuły siebie. Hmm, super. Fajne zakończenie. A teraz na koniec. Oh. Napijmy się, wody. Znowu woda. A jak się teraz czujesz po nagraniu już? Bo zapytałem cię przed nagraniem, jak się czujesz, a jak teraz po? Bardzo dobrze. Czuję się po prostu tak, e, tak jak się czują moi klienci. Czuję się miękko. To możemy uznać, że ja tobie dałem masaż. O, zawsze. Nasze rozmowy, <laughs> wiesz, jakby intelektualnie zawsze. Ja czuję się wtedy mega wymasowana, po prostu... Czuję, że zawsze to jest jakiś wzrost dla nas obojga. Hmm, fajnie. No, od pięciu lat rozkminiamy właśnie prywatnie, indywidualnie, prawda? Że na różnych poziomach y, wspieramy się na różnych płaszczyznach i tak dalej. I w... wreszcie nagraliśmy podcast. Bardzo się cieszę. I wreszcie inni mogą usłyszeć o czym rozmawiamy. Właśnie. Prywatnie. Pamiętasz na samym początku. No co my sobie wtedy życzyliśmy, żeby właśnie inni ludzie posłuchali o tym, o czym my sobie rozkminiamy, bo faktycznie minęły te pięć lat, ale czuję, że teraz jest naprawdę bardzo otwarty czas na to, żeby właśnie dzielić się po prostu takimi kosmicznymi rozkminkami. Mhm. Z całego serca Ci, Michał, dziękuję. Gratuluję Twojego podcastu i treści, jakie w nim publikujesz. No dobrze, Marta, super. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również.